Dobry wieczór Państwu. Będziemy zaczynać. Witam wszystkich w Krakowskiej Loży Historii Współczesnej, czyli w IPN-ie, czyli w Przystanku Historia. Witam również Ryszarda Bociana i innych kresowiaków. Potomków kresowiaków, wszystkich, którzy... Młodość arcybiskupa Tokarczuka kojarzą może ze swoją młodością, czy ze swoimi korzeniami. I ich serce bije wtedy żwawie. Proszę Państwa, dzisiaj będziemy rozmawiać o książce, która nie powiem, że jest autorstwa arcybiskupa Tokarczuka, a raczej bym powiedział, że jest autorstwa księdza profesora Bączyńskiego. Ale nominalnie jest to książka arcybiskupa Tokarczuka, kochają tych ludzi całym sercem i oddaniem, wspomnienia z lat 1873. Dlaczego ja tak mówię o tym autorstwie? Dlatego, że jak Państwo spojrzycie do środka, to się przekonacie, że przypisy pod tekstem oryginalnym są no nie tylko erudycyjnie dopracowane, ale są bardzo obszerne i stanowią pewnie większą część tego tekstu. To oczywiście nie jest winą arcybiskupa, prawda, że miał takiego wydawcę i redaktora w osobie księdza profesora Bączyńskiego, ale tą zasługę księdza chciałem podkreślić. Otóż naszymi gośćmi są po mojej lewicy ksiądz profesor Józef Bączański. Brawa. Wykładowca Papieskiego Uniwersytetu w Krakowie i związany z Przemyślem i z arcybiskupem Tokarczukiem osobiście. Szczególnie pod koniec jego życia, można tak powiedzieć. No? Człowiek, który przepracował bardzo wiele z tych spraw, którymi żył arcybiskup, tak można powiedzieć. Bo jak się spojrzy na bibliografię księdza Bączyńskiego w Jagiellonce, to ona liczy 60 parę pozycji. Ja wszystkich nie będę oczywiście tu ich wymieniał, ale powiem o korespondencji arcybiskupa Twardowskiego z Andrzejem Szeptyckim, o tekście o Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jana Kazimierza. Notabene jako rozdział, taka praca księdza była pomieszczona w książce Akademia Militans, pod redakcją profesora Radzika, która zresztą była omawiana tutaj w Loży parę lat temu i myślę, że może ktoś nas jeszcze go pamięta. Najgrubsza książka w historii Loży? Tak, może. W historii Polski. ale grubość jej nie była w ogóle przesadzona. Musiała być taka gruba. Wytrwać i przetrwać, jak Bóg daje, świadkowie Kościoła Szymsko-Katolickiego na Ukrainie Sowieckiej 1791, to jest pod redakcją księdza. Adam Stefan Sapieha w korespondencji z biskupami Galicji w latach 1939. Lwowska sufraganie Jana Pozyny. Eksterminacja narodu polskiego i Kościoła Rzymsko-Katolickiego przez ukraińskich nacjonalistów w Małopolsce Wschodniej. Tu co kracam. No na przykład arcybiskup Andrzej Szeptycki wobec Polskiej Racji Stanu w latach 21-22. I wiele, wiele innych. Jak z tego Państwo widzicie, ksiądz profesor się obraca w kręgu tych spraw kresowych, polskich, wschodnich, katolickich, łacińsko-grecko-katolickich, prawda? Czyli to wszystko, czym w swojej młodości też żył autor i bohater tej książki. Jeśli chodzi o drugiego naszego gościa, to po mojej prawicy zasiada pan dr Mariusz Krzysztofiński, oklaski. Jeszcze się rozkręcimy, zobaczmy. Który jest zatrudniony w naszym oddziale IPN w Rzeszowie i jest też wielkim znawcą spraw wschodnich, katolickich, znowuż łacińsko-grecko-katolickich i samego arcybiskupa.
Na przykład Nonnom Nis Moriam, arcybiskup Ignacy Tokarczuk we wspomnieniach, to jest pod pana redakcją. Na przykład wspólna rzecz z obu panów, Kościół katolicki w Europie Środkowo-Wschodniej w obliczu dwóch totalitaryzmów 1790. Na przykład arcybiskup Ignacy Tokarczuk, Kościół, władza, opór społeczny wespół z panem Piotrem Mielowcem. Na przykład rozmowy z arcybiskupem Tokarczukiem, nie można zrobić Ewangelii. Na przykład w służbie Chrystusa Króla, książka poświęcona księdzu Józefowi Sądejowi, wybitnemu przypasterowi rzeszowskiemu. I szereg innych. Komuniści na Rzeszowszczyźnie. Mówiliśmy przed spotkaniem dużo o komunistach przedwojennych. Więc to wszystko, jak Państwo widzicie, składa się w jakąś spójną całość i pokazuje, że obaj panowie nie są tu przypadkiem, z czego się bardzo cieszę. Postać arcybiskupa Tokarczuka można omawiać na wielu płaszczyznach. Był człowiekiem bardzo czynnym, długo żył i aktywnie działał w wielu miejscach i na wielu obszarach. I pewnie nie omówimy do końca tej postaci. Dzisiaj nie dałoby się tak zrobić, zresztą byłoby to zbyt może ambitne wyzwanie. Wybierzemy parę najważniejszych, moim zdaniem, to jest zawsze subiektywne, punktów. Chciałbym zacząć od tego, co część z Państwa przeprowadziło na to spotkanie, czyli od kresowości Ignacego Tokarczuka. To jest jego młodość. To jest jego młodość, która się jakoś raptownie urywa w 1946 albo 1945, już nie pamiętam, wtedy, kiedy postanawia wyjechać ze Lwowa i przenieść się do nowej Polski, Polski powojennej, komunistycznej, siłą rzeczy. I to, co się rzuca w oczy tutaj, to taka gwałtowność tej decyzji. W tym sensie gwałtowność, czy definitywność, czy nieodwracalność tej decyzji, tak jak powiedział, jest wielu kresowiaków, którzy jak się już dało jechać do Lwowa, jest taki słynny tytuł jechać do Lwowa, na to jest, to jechali do tego Lwowa, czy do Wilna, czy gdzieś, czy do Tarnopolu, no bo pojechali do swojej ojcowizny. Poproszę się tam. Tak, mamy tu remont niestety, więc komplikuje. A tymczasem arcybiskup należał do tej części kresowiaków, tacy też są. Moja kościoła na przykład była taką osobą. Ona pochodziła z Wileńszczyzny i z Święcia. Którzy nigdy ani nie chcieli tam już jechać, a jak było można, po 89 czy 91 w tym roku bardziej, no to twardo tam nie jechali. No właśnie. I to jest pierwsze pytanie, jakie mi się narzuca. Jak to wyklarować, że człowiek, który cały był stamtąd, prawda, się w ogóle tego nie wypierał, uważał, że słusznie, że był ukształtowany przez tamten klimat moralny, intelektualny, prawda, przez całą historię. Powiedział sobie, to jest skończone dla mnie, już tam, już nie chcę tego widzieć. To jest problem bardzo złożony, pewnie trzeba sięgać by do jego motywacji psychologicznej. Oczywiście on był w środowisku kresowym, pochodził spod Zwaraża, w miejscowości niewielkiej, ale takiej bardzo przesyconej wartościami patriotycznymi, chociaż otwartymi także na mniejszość ukraińsko-żydowską. Bo byli tam i tacy ludzie, z Zwarażu zwłaszcza było sporo Żydów, ale na wsi, gdzie mieszkał, budynki wyższe, było większość Ukraińców, unitów. Ale mimo wszystko w nim był wielki ładunek historii, to znaczy tej, którą my uważamy za taką bardzo nośną i niezwykle wzniosłą, kresy kojarzone z tym najlepszym właściwie obszarem Rzeczypospolitej i z tymi wartościami, które przez wieki Polskę kontynuowały. Te wartości tkwiły przez lekturę, przez wymowanie, przez międzywojenny okres, który w szkołach przecież był nasycony patriotyzmem, Orlenda Lwowskie, kresy, walka o wschód, o polskość. To wszystko
istniało. Potem studia, przecież we Lwowie studia, dla niego wyjście do Lwowa było jakimś olśnieniem, środowisko wielo, także narodowościowe, wieloetniczne, wielokulturowe, a przy tym Centrum Nauki i Kultury Polskiej, tego chłopca wiejskiego, trochę zakompleksionego, jednak mimo wszystko bez takiego poloru kulturowego, olśniło. On był urzeczony tym, co we Lwowie, czego we Lwowie doświadczał. Oczywiście, że to było za mało, aby tam zostać, bo wskazując wywód do motywacji wyjazdu. Mianowicie uważał, że jednak to, co on ma w sobie, potrafi ocalić, wynieść z tej pożogi wojennej, z tej komunistycznej postwojennej rzeczywistości i prawdopodobnie mógł mieć nadzieję, że kiedyś tam jeszcze wróci. Niestety nie dano mu tego nigdy. Dlaczego nie wrócił? Sądzę, że w nim była też duża doza lęku. Mianowicie przeżył napad Ukraińców na parafię, w której był wikariuszem. W czasie nabożeństwa, które celebrował, banda Ukraińców naszła na kościół. On, ostrzeżony przez jakąś dziewczynę, zdaje się córkę kierownika szkoły, wybiegł przez zakrystię w ornacie, to była zima, wybiegł w ornacie z kościoła, skrył się w sąsiedniej posesji, w jakimś kurniku, gdzie przesiedział dwie doby i ubrany o mrozie, to też heroiczne wydarzenie. I po dwóch dobach spotkała go tam gospodyni tego obejścia, który się przyznał, że jest księdzem, która go okryła i w przebraniu kobiecym udał się do Lwowa. To był bolesny epizod, który nim został. Ciekawe, że on oczywiście, że z całą pewnością potępiał te działania tych ukraińskich nacjonalistów, natomiast nie potępiał narodu ukraińskiego, ale ten lęk nim został. I kiedy byłem jego sekretarzem ostatnim przed jego emeryturą, to miało miejsce w latach 90., 91., 92. Dostał list od księdza ukraińskiego Unickiego, który na posesji jego domu chciał odbudować kapliczkę. Mianowicie ta kapliczka była ufundowana przez jego rodziców jako wotum za urodzenie żywego dziecka. Prawdopodobnie te dzieci się rodziły starsze od niego nieżywe. Nawet nie ma śladu o chrzcie, prawdopodobnie były to jakieś płody przedwcześnie zmarłe. Rodzice w dowód wdzięczności Panu Bogu fundowali kaplicę ku czci właśnie świętego Ignacego z figurą Matki Bożej, którą potem Sowieci oczywiście zdemolowali, ukryli gdzieś, zniszczyli. W latach 90., 92. zdaje się roku arcybiskup dostaje list od księdza Unickiego, który dowiedział się, że jest taki Tokarczuk z tej posesji w Przemyślu, zapraszający go na uroczystość poświęcenia tego obiektu. Francisco Tokarczuk wpadł w furię, właściwie w euforię, przepraszam, w euforię. Mówi, słuchaj, ale przecież to jest sensacja, to jest w ogóle nie do pomyślenia. On zaprasza mnie na spotkanie, na poświęcenie. No więc pełen takiego animuszu, takiej euforii właściwie mówi, jedziemy. Ja mówię, oczywiście, chętnie. Dzień przed wyjazdem, Francisco mówi, słuchaj, nie jedziemy. Sytuacja jest podejrzana. To nie jest chyba najszczęśliwsze. To być może się coś innego kryje, jakieś inne dno w tym wszystkim jest. Nie, to sprawa wygląda zbyt elegancko, żeby tam jechać. Zostawimy to sprawę i do niej wraca. Oczywiście przyjmował gości ze wschodu, przyjmował to takiego biskupa podpolnego, biskupa Dmytelko ze Stanisławowa, Unickiego hierarchę, podziemnego księdza Unickiego. Niego często przyjeżdżał, z nim się spotykał i konferował. Natomiast nigdy sam tego tematu wyjazdu na wschód nie podjął. To była w nim jakaś chyba taka pewna fobia przed tą rzeczywistością, którą oceniał, że właściwie no, ona się może nie skończyć dla niego. Tam na wschodzie komuniści wiedzieli o jego roli w Przemyślu w Polsce, po tej postawie antykomunistycznej, plus jeszcze te atawizmy ukraińskie. I prawdopodobnie to go blokowało. To nie była jakaś forma, tak jak często okresowiacy mówią, że nie chcą się pozbyć tego wrażenia pięknych kresów, pięknego Lwowa przedwojennego. To nie było aż tak wyrafinowanym estetą, żeby bać się zobaczyć ruiny swojego domu czy środowiska, tylko raczej ten lęk przed konfrontacją, przed jakąś pułapką na niego zastawioną ze strony komunistów bądź też Ukraińców. To w nim się działo bardzo głęboko, chociaż on o tym nie mówił, ale ten epizod o tym wyjeździe niespełnionym na wschód, na poświęcenie pomnika, to był ewidentnym dowodem
takiej podstawy lęku, której się nie pozbył, której się nie wydostał. To ciekawe, co ksiądz mówi, tym więcej, że przecież w ocenie, w jego ocenie rzezi wołyńskiej i w ogóle mordów Polaków na wschodzie w tamtych latach, wina u strony ukraińskiej jest relatywizowana w znacznym stopniu, prawda? A jest relatywizowana że inspiracja i większa część winy spada na Sowietów. Wydaje się naciągane, tak powiem, skrupulizmu pewnego. Więc to tym bardziej ta historia jest wzbudzająca. Chciałem jeszcze może dopytać o te sprawy w jego młodości. Może pan doktor by o tym coś powiedział. Jest tam w książce opis najpierw jego ukrywania się przed Armią Czerwoną, prawda? A później też jego biura opis wyrwania własnej siostry, rodzonej siostry, która przypadkiem, nie z chęci, tylko z konieczności została jak wcielona do Armii Czerwonej jako żołnierka, tak? Żołnierka. I on ją jakoś podstępem w Rzeszowie, które było, przez kogoś z tych szponów Armii Czerwonej wyciąga. No nie dla dokładnie dla takich powodów, dla jakich sam nie chciałby służyć tej armii, czy nie chciałby służyć. Dodatkowo jeszcze jest sprawa do kobiety w wojsku i kobiety w Armii Czerwonej, jeszcze ekstra, prawda? No to pokazuje, nie wiem, na przykład Stoma mówił wiele razy, że on panicznie uciekał z tego Wilna do Polski komunistycznej, ale to zupełnie, że w Polsce jest komunizm, mówił, to w ogóle jest nic w porównaniu z tym, co prawdziwy komunista na wschodzie. No? Więc może jest jakaś taka paralela, chociaż to różni ludzie i politycznie by się nie zgodzili, ale ten taki lęk nabyty przez to doświadczenie, to jest ciekawe. Może jeszcze powrócę do tej pierwszej kwestii. Oczywiście młody Ignacy Tokarczuk był zafascynowany Lwowem. Myślę, że my trochę zapominamy o znaczeniu i randze Lwowa. Przyjechałem z Rzeszowa i przed wojną dla mieszkańców Rzeszowa, Krosna, Jarosławia punktem odniesienia w każdej sferze był Lwów. Do Lwowa się jechało, jak mówili, po pracę, do Lwowa się jechało na studia. Do Lwowa niektórzy mówili, że jechało się po miłość, a chłopiec pod Jarosławia do Lwowa jechali sprzedawać swoje produkty rolne. Była mowa o tym, że ksiądz arcybiskup Ignacy Tokarczuk nigdy nie chciał pojechać na Ukrainę, był wielokrotnie namawiany. Proszę pamiętać o tym, że w jego rodzinnych Łubiankach Wyższych zginęło kilku jego kuzynów w listopadzie 1943 roku. Oni zostali bardzo szybko pochowani na tak zwanym polskim cmentarzu w starym Zbarażu. Rodzice tak naprawdę większość czasu mieszkali później w Zbarażu, a nie w Łubiankach Wyższych. Gdy próbowano zamordować księdza Ignacego Tokarczuka w Złotnikach, zabito od 19 do 20 kilku mężczyzn. On był świadom o wyroku śmierci wydanym na niego przez ukraińskich nacjonalistów. Myślę, że gdy jest mowa o tym, żeby umniejszał tą rolę ukraińskich nacjonalistów, to myślę, że czynił to jeszcze w tych wspomnieniach pisanych do obejmujących okres do 1976 roku. Później trochę ta jego optyka się zmieniła. Pamiętam, jak w rozmowie mówił, że jego pobyt tam byłby świadectwem tego, że nic się nie stało. Tymczasem on uważał, że się stało. Uważał, że jego pobyt na Ukrainie, czy wyjazd do Lwowa, był sygnałem, że wszystko jest w porządku. Sam mówił, że nie jest w porządku. Wiem, że przez niektórych księży biskupów był namawiany wielokrotnie do wyjazdu. Na przykład jak ojciec święty Jan Paweł II był na Ukrainie. Obiecywano arcybiskupowi Ignacemu Tokarczukowi, że wsiądzie do auta i wysiądzie z auta w Lwowie i nie zobaczy nawet żołnierza ukraińskiego. Nigdy na to się nie zdecydował. Ale to jest jakby też szersze zagadnienie, bo rozmawiałem z innymi przedstawicielami rodziny Tokarczuków i jaki był rezultat tych rozmów, że w ich pamięci
i sposoby postrzegania świata. Wszystko na Kresach było lepsze. Ziemia była lepsza. Była. Zgadza się, bo Tokarczukowie wylądowali na Pomorzu, gdzie ojciec księdza arcybiskupa ubolewał wprost. Ciągle znajdował jakieś kamienie, to były piaski i tak dalej. Płody było lepsze, wszystko było lepsze. To była, w pewnym sensie, Kresy stały się krainą mityczną wręcz. Ale nikt nie zdecydował się, żeby tam pojechać. A młodsze pokolenie Tokarczuków, gdy próbowało podejmować z rodziną dyskusję, że oni by chcieli pojechać, to odracano tego wyjazdu. A z drugiej strony ksiądz arcybiskup Ignacy Tokarczuk każdego, kto jechał na Kresy, czy przed jeszcze upadkiem Związku Sowieckiego i później, wypytywał bardzo pieczołowicie, co się tam dzieje, jak wygląda sytuacja. Ja pamiętam tylko to, że jak pierwszy raz znalazłem się w Lubiankach Wyższych, jego rodzinnej miejscowości, stanąłem i powiedzmy, że w centrum, to wydawało mi się, że ja już tam byłem. Gdy ksiądz arcybiskup Ignacy Tokarczuk opowiadał o Lubiankach Wyższych, zamykał oczy i widać było, że przeżywa to całym sobą. Ja mi się wydawało, że tam byłem. Gdy się przegląda jego zbiory fotografii, które po nim pozostały. Bardzo dużo jest fotografii właśnie domu rodzinnego, zabudowań, czy to z lat 70., 80. Można przed szkołą, te nie, nie, została tylko piwnica. Piwnica, zabudowań nie ma, ale fotografie sadu i tak dalej. Kapliczka jeszcze, tak. Myślę, że to była ta pod koniec życia wielka, sentymentalna tęsknota za tym miejscem. To myślę, było bardzo... I dobrze, wracając do tego pytania. No, arcybiskup Ignacy Tokarczuk zawsze mówił, że znał komunizm od strony praktycznej i teoretycznej. To był jeden z jego bardzo ważnych elementów, który kształtował później jego stosunek do komunizmu. Ta strona teoretyczna, bo sam mówił, że mieszkał niedaleko od granicy sowieckiej. Widział, co się dzieje po drugiej stronie. Zresztą ta granica była żywa. Muszę pamiętać o tym, że tam ludzie przepływali w jedną i w drugą stronę przez cały okres międzywojnia. Był świadkiem wkroczenia Armii Czerwonej do Lwowa. W swoich notatkach zapisał, że wtedy na kilka chwil się załamał, gdyż był świadkiem jego mniemaniu na upadku II Rzeczypospolitej, państwa, z którym wzrasta, no bo to jest to pokolenie niepodległe, urodzony w 1918 roku, wychowany w szkole, która wpajała to poczucie propaństwowe. Co ciekawe, informacja o tym znajduje się w aktach Służby Bezpieczeństwa, gdy oni piszą, że w 1939 roku na chwilę się załamał. Jak sam pisał arcybiskup Ignacy Tokarczuk, bolał nie nad losem swoim, a nad losem ojczyzny. Szanowni Państwo, dla mieszkańców Lwowa, dla Polaków, wkroczenie Armii Czerwonej, to było coś niewyobrażalnego. I rzeczywiście, ten okres 39-41, można powiedzieć, ukształtował z wspomnień doświadczeń jego postawę wobec komunizmu. Musiał się ukrywać, fałszował dokumenty, dawał sobie niepełnosprawną umysłowo. Był na chwilę zatrzymany na komisariacie milicji. On był świadkiem tego, co znaczy komunizm. Widział, jak ludzi się rozstrzeliwuje, aresztuje, wywozi na skórę. To wszystko była jego codzienność, która ponownie wróciła w roku 1944 i trwała do roku 1945. A los Polaków na Kresach wtedy był bardzo okrutny. Rzeczywiście, no, jego siostra, są różne relacje, raz mówi się, że dostała się do Armii Czerwonej, pójdą raz do Armii Bermuda. Najprawdopodobniej po prostu z tej armii, mówiąc konkretnie, zdezerterowała, a ksiądz Ignacy Tokarczuk jej w tym pomógł. To jest śmiałe pytanie, może niemożliwe, a jest odpowiedź, ale przypomnę sobie taką opowieść mojej cioci z Powstania Warszawskiego, kiedy Powstanie kapituluje i mamy dowództwa niemieckiego i jednak ci powstańcy no, czują się przez chwilę jakoś traktowani jak żołnierze, czyli według jakichś reguł, tak, jakichś zasad, jakiś jest szacunek, mimo wszystko, mimo że wolę wywalowane itd. No. I ciocia mówiła, no ale jak już
pół roku później. To nie wiem. To była taką scenę. Można trochę właśnie? Tak. Idę dalej. Jak przyszli Sowieci, już było nieco gorzej. Ciocia mówi, no pamięta taką scenę, kiedy ruski żołnierz, rosyjski żołnierz chce wziąć jakąś dziewczynę w celu wykorzystania seksualnego i ktoś broni tej dziewczyny, a ten Rosjanin mówi, no nie mówię po rosyjsku, już nie potrafię. No co ty, ja ci ojczyznę wyzwoliłem, a ty mi dziewczyny bronisz. Prawda? Więc śmieszno strasznie, tak? Więc w jej opinii mimo wszystko tu jest, oczywiście Auschwitz to straszne rzeczy, prawda? Ale mimo wszystko jest jakaś cywilizacja, a tu jest dzicz, tak? I ciekaw jestem, na wschodzie dzicz, i ciekaw jestem, czy u arcybiskupa Tokarczuka był ślad takiego myślenia, a jeśli nie, to dlaczego? Jak on się na to zapatrywał? Myślę, że arcybiskup wiedział o tej azjatyckości Rosjan i Sowietów. Natomiast on nie miał u siebie żadnych tego typu postaw, które by były postawami rozliczeniowymi, to znaczy potępiał zło, natomiast ratował człowieka. To takie ewangeliczne bardzo, prawda? Potępić zło, natomiast no, nie potępiać grzesznika, człowieka, który to zło czyni. On był przekonany, że Sowieci, Rosjanie zostali zdeprawowani przez komunizm. No, wszyscy wiemy, że nie można utożsamiać komunizmu z Rosjanami. Jest to samo, prawda? Samych Ukraińców z bandami to nie było to samo. Czy Niemców z faszystami, prawda? I on miał wyjątkową taką rozmowę separacji tych postaw. Potępiał zło, potępiał system komunistyczny, komunizm, nazywał go po imieniu, natomiast nie miał żalu do Rosjan, bo byli jego zdaniem to ludzie zdeprawowani albo też zniewoleni i on im współczuł. W jego dziennikach, które zostały po sobie w wielkiej ilości, w wielu tomach, to jest mnóstwo tak zaskakujących wywodów na temat tych mniejszości narodowych, że nas to dzisiaj nawet aż bulwersuje, że on był tak łagodny w ocenach, tak wyrozumiały w stosunku do Żydów na przykład, czy w stosunku do Sowietów bodaj. On potrafił to rozdzielić pomiędzy złem, a pomiędzy sprawcą zła. To bardzo dojrzała postawa i to nie było chyba jego jakąś, powiedzmy, wynikiem jakiejś jego kalkulacji, bo te dzienniki, które pisał, nie pisał z myślą o publikacji, pisał prawdopodobnie sła dla siebie. Takie rozważania wewnętrzne, toczone ze sobą, takie właśnie myślenie. Tutaj można sądzić, że są to szczere, bardzo osobiste wywody na ten temat. I to jest fascynujące u niego, że on potrafił no nawet komunistów w Polsce tak samo traktować. W tym sensie, że no są to jednak mimo wszystko na usługach właśnie systemu, reżimu, ale są to ludzie biedni. On często tego słowa biedny używał, prawda? Biedni, bo zniewoleni, zdeprawowani, którzy ulegli manii, ulegli jakiejś takiej wizji, mirażowi komunizmu. I to u niego było no piękne i takie bardzo fascynujące, bo często spotyka się postawy, które w czambu potępiają człowieka z jego uczynkami w jednym worku. On miał tą chrześcijańską postawę wybaczenia, ale nie takiego bezdusznego, bo znowu tłumaczył, że no, to ci ludzie także ponosili jakąś winę za to, że byli sprawcami, nośnikami tego zła, ale mniejszą niż ich mocodawcy, którzy im to zło kazali czynić. No, myślę, że takiej postawy nie spotyka się zbyt często u ludzi, tak nawet naszych czasów. A jest to no, dojrzała niezwykle postawa, która potrafi zobaczyć w osobie właśnie człowieka, czy człowieku osobę, a nie tylko automat, czy jakiegoś potwora, który czyni zło bez względu na okoliczności. Dobrze, nie będę dopytał już w tym wątku, bo mamy całą masę rzeczy do powiedzenia. Przenosimy się o parę czy kilkanaście lat do przodu. Proszę Państwa, i chciałbym powiedzieć teraz, zapytać Panów o ten okres życia arcybiskupa, wtedy młodego księdza, już tu w Polsce centralnej, a nawet zachodniej, czyli w ten okres, kiedy on był w Katowicach, na Pomorzu, na Warmii, w Lublinie, tak? Na cztery są te miejsca, zanim został biskupem, bo ten czas, czyli 45, od roku 45 do 65, 20 lat, prawda? No,
On się naturalnie wykazywał wielką aktywnością, wiele robił i tak dalej, ale no to wiele robiło. Natomiast on jednak się odznaczał na czymś. I odznaczał się w taki sposób, że właściwie na rozum nie powinien nigdy zostać biskupem. Taki ktoś w życiu. A już tym bardziej biskupem przemysłem. To był jakiś błąd systemu. System źle zadziałał. Jakaś szczelina wkradła się w tym. Nie chcę śledzić teraz, jaka to była szczelina, prawda? Bo mniej więcej wiemy, jak było z Wojtyłą, prawda? Wiemy, dlaczego tak się stało. Też się nie powinno stać. Ale jego nominacja była dosyć, wydaje się, zaskakująca. I czy panowie potrafili wypowiedzieć, co zdecydowało o tej nominacji? Już nie pytam o złe działanie mechanizmu selekcyjnego, nie zadziałał, tak? Ale o tych, którzy promowali Tokarczuka i dlaczego? Oczywiście powiedział pan o tym, że ksiądz Ignacy Tokarczuk przez te 20 lat pracował z wielu doświadczeniami w kilku częściach kraju. Bo był wikariuszem na wschodzie swojej rodzinnej, macierzystej archidiecezji lwowskiej. Potem przenieś się na Górny Śląsk, był wikariuszem w parafii Chrystusa, Króla w Katowicach. Wtedy też zapisał takie piękne zdanie wynikające, będące doświadczeniem jego pracy duszpasterskiej, że duszpasterstwo powinno być wolne od groszorówstwa. Potem przenieś się na Kul, studiował, też te jego studia były bardzo ciekawe. Nietypowe, jak się też nietypowe, dokładnie. Bo to było między innymi studium zagadnień społecznych i gospodarczych wsi, gdzie był chyba jedynym księdzem. Agronomia, historia wsi, towaroznawstwo, tego podobne przedmioty. I on uważał, że studiuje je po to, nawet to innych księży trochę dziwiło, żeby być lepszym duszpasterzem, żeby lepiej rozumieć ludzi. Też w 1952 roku, tak naprawdę po obronie doktoratu, porzuca karierę naukową. Nie widzi dla siebie miejsca na Kulu, na który coraz większą presję wywierają komuniści. Wyjeżdża do Olsztyna, pracuje na terenie Warmii i Mazur. Tam też zbiera bardzo wiele doświadczeń duszpasterskich, no bo jest proboszczem w kilku miejscowościach. Co najmniej trzech. Jest wykładowcą seminaryjnym, duszpasterzem akademickim. Też jest ciekawe, dlaczego tym duszpasterzem akademickim został. Jest kazimierzem. Znaczy, tam była taka sytuacja, to były bardzo mocne protesty w październiku 1956 roku i na sakrze nowego biskupa Tomasza Wilczyńskiego studenci i wykładowcy Wyższej Szkoły Rolniczej, można powiedzieć, wprost zażądali właśnie Tokarczuka. Ale co ciekawe, jego nominacja jest, faktyczna nominacja jest o wiele późniejsza. Tak naprawdę pełnił tą funkcję bez formalnej nominacji. Jest też sędzią sądu biskupiego, jest duszpasterzem i kapelanem sióstr zakonnych. Tych funkcji jest bardzo wiele, z czego słynie wówczas ksiądz Ignacy Tokarczuk. Pierwszy to jest radykalizm ewangeliczny, to był człowiek, który żył przez całe życie w duchu świętego Franciszka. Drugie to jest radykalizm społeczny, ale nie w rozumieniu komunistycznym, ale zupełnie jakby inny. On jemu jest o wiele bliżej do, można powiedzieć, ruchu ludowego. On chce być kapłanem wśród młodzieży wiejskiej, chce jej pomóc. Sam się z niej wywodzi, zresztą nigdy się tego swojego pochodzenia nie wypiera. Ale także w sposób specyficzny zostaje zapamiętany przez kleryków seminarium. Właśnie z powodu tych swoich czasami niezwykle śmiałych wypowiedzi. Szanowni Państwo, i w roku 1962 też ciekawe, bo w wyniku także pośrednio pewnej różnicy zdań z ówczesnym ordynariuszem biskupem Tomaszem Wilczyńskim przenosi się do Lublina. I o tej różnicy zdań też wie Służba Bezpieczeństwa. Nie wie dokładnie, o co chodzi. Ale wie, że taka różnica zdań między tymi dwoma kapłanami zaistniała. Tam ma przygotowywać habilitację i w roku 1965 otrzymuje nominację biskupa. Najbardziej znana teoria jest taka, że premier Józef Cyrankiewicz po prostu przegapił termin w
który mógłby tą kandydaturę zatrzymać, ale jest też inna. Myśl, której trudno powiedzieć, czy prawdziwa. Ksiądz Ignacy Tokarczuk, ten taki ksiądz mający własne zdanie, umiejący tego zdania bronić, wyrażający je nie patrząc na to, czy to się komuś podoba, czy nie podoba, czasami nie patrzący na konsekwencje wyrażania tejże własnej opinii, może być elementem destrukcyjnym w Episkopacie Polskim. Może być tą osobą, która no, będzie tam chciała ferment. No bo on się nie zgadza. Jak uważasz tak, no to on to powie. Zresztą są wśród relacji i dokumentów jest podkreślany fakt, że ksiądz arcybiskup Ignacy Tokarczuk, jeśli miał jakieś zdanie na daną kwestię, to bronił tego swojego zdania, niezależnie od tego, kim był jego rozmówca, jaką cenę trzeba za to ponieść. To była jego rzecz charakterystyczna w jego postawie. No i w roku 65 zostaje właśnie biskupem przemyskim. I od razu trzeba powiedzieć, że nawet jeśli istniały takie dywagacje, to one okazały się po prostu płonne, bo stało się wręcz odwrotnie. Ja sądzę, że trzeba jeszcze zwrócić uwagę na aspekt nadprzyrodzony tego wszystkiego. My się poruszamy w kategoriach takiej doczesności, takiej no, siedmiężnej trochę, przyczyny, skutki, przebieg, jakieś wpływy sił kosmicznych, prawda? Tymczasem to był pomysł Pana Boga. On miał być biskupem, prawda? No, mnie zawsze irytuje postawa tutaj pewnego hierarchii krakowskiego, ale nie krakowskiego, krakowskiej archidiecezji, który wypowiada takie zdanie, że arcybiskup Wasiak dlatego był zmuszony do wyjazdu z Lwowa, żeby wyświęcić Wojtyłę na biskupa i został dzięki temu papieżem. No, to jest zupełna bzdura, prawda? No, Pan Bóg chciał mieć Wojtyłę papieżem, prawda? I jego by wyświęcił każdy inny, niekoniecznie Baziak, nawet Nowak, nawet Pospieszalski, ktokolwiek, prawda? Byłby tym biskupem, bo to był pomysł Pana Boga. A wtedy się nadarzył akurat nie Baziak, no to Baziak go wyświęcił Krakowie, prawda? Natomiast też nie można z tego robić jakiegoś pomnika, że jednak no, ten uciekinier właściwie z Lwowa był nobilitowany przez wyświęcenie Wojtyła na biskupa i dzięki temu został papieżem. Natomiast tutaj w przypadku Tokarczuka, podobnie jak u Wojtyły, no jednak Pan Bóg tego chciał i on się posługiwał okolicznościami doczesnymi. No, przeoczenie różnego rodzaju wpływy, takie i inne, a to był ewidentnie pomysł Pana Boga, jeżeli jesteśmy ludźmi wierzącymi, a za takich przynajmniej mówiący się uważa, no to trzeba taką optykę przyjąć, prawda? Że jednak to Pan Bóg chciał mieć takiego watażka, który na tych kresach na wschodzie, który byłby no jednak osobowością nieprzeciętną i on wszelkimi sposobami Pan Bóg by tego dokonał. Prowadził tego finału. Tak się stało. No, są różne doje, tu Pan doktor powiedział o tych różnych okolicznościach. Oczywiście no, trudno to mówić, że no, Pan Bóg by zszedł na dół i go konsekrował na biskupa, prawda? To trochę byłoby zbyt prozaiczne, ale Pan Bóg posługuje się okolicznościami, ludźmi, sytuacjami życia. Tutaj była taka, nie inna, taki zbieg okoliczności. Sądzę, że ten aspekt też jest no, niebagatelny i chyba ważny w tym wszystkim, no bo kracja biskupa nie jest drogą kariery, jak się czasem mówi, ani wyniesieniem do godności, a to jest służba i to jest misja nadprzyrodzona, którą ma dany człowiek pełnić. To każdy, kto przyjął z całą odpowiedzialnością, świadomy tego, co robi, przerażony tym, co go czeka, ale z ufnością ufając w pomoc Boga, tę misję pełni. To było także wyjątkowe jego przypadku. Ksiądz profesor miał na myśli księdza Waldeckiego, tak? Nomina sąd odioza. Nomina sąd odioza. Ale ja pamiętam takie słowa księdza Waldeckiego. A propos Wojtyły? Tak, Baziaka. A propos Baziaka i Wojtyły. Dużo wyższy miał. Wyższy. No dobrze. Chciałbym zwrócić Panu uwagę na osobę księdza Adalberta Cinka, administratora apostolskiego Nawalni, który został usunięty w 1953, prawda? Po tym, jak sprzeciwił się nagonce na prymasa, którego aresztowano. Do aresztowania no, nie miał żadnego wpływu, żeby tutaj ten proces hamować, rzecz jasna, ale miał wpływ na to, jak sam się zachowa. Tak jak pozostałych 50 biskupów polskich miało wpływ na to, jak się zachowają, a zachowali się tak, że potępili prymasa.
Tylko pies go bronił i ten... Pies i Niemiec. Pies i Niemiec. Więc jeśli mówię o psu, no to nie pamiętam, ale Niemiec to był właśnie ten... ten administrator apostolski. I otóż arcybiskup Tokarczuk w swoich wspomnieniach wraca do tej postaci kilkakrotnie. Na okoliczność tego czynu, o, bardzo odważnego, tak powiedzmy, delikatnie. I na okoliczność późniejszego pomniejszania jakby znaczenia tej osoby przez hierarchów polskich innych, no, którzy w swojej masie zachowali się zgoła inaczej, prawda? I przyszło mi do głowy, że trochę ten cirk jest takim prototypem Tokarczuka. Że on może dlatego mówi z sympatią o tej osobie, bo widzi w nim takiego weredyka, który nie zważając na okoliczności robi swoje, no i dostaje po głowie. Tak? I trochę tak było z Tokarczukiem jeszcze za życia, a może jeszcze bardziej po śmierci, tak? Jak to wiemy dzisiaj. No właśnie, co panowie? Też nie mogę mówić wszystkiego. Ale z punktu widzenia doczesności bardzo trudno udowodnić to, co profesor powiedział o tej woli Bożej, bo jak to udowodnić? Ale oczywiście przyjmuję kwestia wiary. Tak, to jest kwestia wiary. Religia to radnie, nauka. Przyjmuję to oczywiście. Myślę, ale wracając jeszcze do tej nominacji, to proszę pamiętać o tym, że ksiądz Ignacy Tkaczuk dał się poznać także księdzu Stefanowi Wyszyńskiemu, zaraz po wojnie biskupowi lubelskiemu. Myślę, że ksiądz prymas Stefan Wyszyński potrzebował takiego biskupa. Był pewien, że jeśli dojdzie do jakiejkolwiek sytuacji kryzysowej, w tym takim, no można powiedzieć, czworogącie, Sowieci, komunistyczne władze polskie, stolica apostolska, episkopat polski, tak, też można dojść do tego naród, niektórzy by powiedzieli społeczeństwo, to ksiądz Ignacy Tokarczuk będzie, ksiądz biskup Ignacy Tokarczuk będzie tym biskupem, który w obronie Kościoła, w obronie Ewangelii będzie w stanie ponieść najwyższą cenę. I to myślę jest szczególnie widoczne w drugiej połowie lat 70., gdy mówimy o polityce wschodniej Watykanu, gdzie są zakulisowe próby tego, aby umniejszyć, gdy władze komunistyczne rozmawiają ze stolicą apostolską ponad głową, ponad prymasem Stefanem Wyszyńskim, ponad głową ponad episkopatem Polski. Zadał pan to pytanie od Zinka. Tak. Udało mi się jesienią tego roku pojechać na teren archidiecezji warmińskiej też szlakiem arcybiskupa Ignacego Tokarczuka, ale w oparciu o tą lekturę i to, co mówił sam ksiądz arcybiskup Ignacy Tokarczuk, praca na terenie Warmii dała mu bardzo dużo. Gdy obejmował posługę biskupią, no, mam wrażenie, że miał taki katalog rzeczy pozytywnych, które zaczerpnął, ale miał także taki katalog rzeczy, których no, należy unikać, które nie należy się godzić sposobu działania. Jednym z takich może rzeczy drobnych był fakt, że nigdy nie odbierał, ile wiem, przynajmniej gdy był biskupem, osobiście telefonu, co było związane z tym, że w okresie stalinowskim, w latach 50. do bardzo wielu księży dzwoniono o różnej porze dnia i nocy, rzucano wobec nich różnego rodzaju kalumnie, oskarżenia i tak dalej. Tak było też z księdzem biskupem Wilczyńskim. Chciano tutaj te osoby po prostu w sposób maksymalny zastraszyć. Rzeczywiście, gdy się patrzy na tą posługę na Warmii, ksiądz Ignacy Tokarczuk bardzo często zwracał się do księdza Infułata Zinka z prośbą o zgodę na różnego rodzaju działania. Choćby na przykład na czytanie tak zwanych ksiąg zakazanych. Taką zgodę otrzymywał. Ksiądz Zink rzeczywiście stanął w obronie księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego i można powiedzieć, że takim uzupełnieniem tej postawy księdza Zinka jest to, co ksiądz Ignacy w sytuacjach, którą opisuje w swoich wspomnieniach, gdy już kolejny rządca bardziej spolegliwy wobec władz komunistycznych, ksiądz Stefan Biskupski, no, podczas obiadu, w którym uczestniczyli profesorowie seminarium duchownego, pozwolił sobie na to, jak Stefana Wyszyńskiego. W naszych wspomnieniach ksiądz Ignacy Tokarczuk
opisuje, jak ta sytuacja się skończyła. Jedyną osobą, która w tym gremium profesorskim broniła wymazał polskiej linii kościoła, Ignacy Tokarczuk. I opisuje, że wszyscy wyszli. On został sam z tym księdzem biskupskim, no i ta dyskusja, myślę, że była bardzo zażarta. Tej dyskusji później ksiądz biskupski nie mógł mu darować. Ksiądz Ignacy Tokarczuk uważał, że to niedocenienie roli księdza Znika się jakby odbija później na dalszych losach diecezji warmińskiej. Oczywiście to było o wiele trudniejsze czasy niż lata po 1969 roku, czyli w okresie, w którym przyszło pełnić biskupstwo. Sądzę, że także ważny jest ten element ubolewania biskupa Tokarczuka nad postawą biskupów ówczesnych, wobec tego księdza, który był autochtonem, uważany był za Niemca, bo był jednak niemieckojęzyczny i taką opcję wyznawał, zdaje się, kulturową niemiecko-niemiecką. Tymczasem to był szczery Polak, to był autochton, który jednak poza tą warstwą, tą skorupą germanizacji, germanizmów, czuł po polsku. I Tokarczuk ubolewał ogromnie nad tym, że ówcześni rządcy biskupi tamtych diecezji jakby go właściwie stracili, to znaczy, że zgodzili się na to, żeby go pogrążyć w tej niemieckości, to znaczy nie podali mu ręki, nie rozwinęli w nim tego poczucia, że Polska go przyjmuje, że Polska go potrzebuje. Biskup Tokarczuk miał taką dziwną postawę jakby takiej rekoncyliacji takich osób. Pamiętam, że w latach pewnie jakichś 80. był taki przypadek powtórnego pochówku ludowca w Grębowie. Grębów jest miejscowością na dawną Brzeszczyźnie, koło dawną brzegu. Tam przed wojną, między wojną, odbył się jakiś pogrzeb ludowca poza kościołem, w tym rycie takim świeckim. Oczywiście w tamtej konwencji tak to było, że ci ludowcy byli bardzo radykalni, walczyli głównie z duchowieństwem, a mniej z kościołem, z wartościami religijnymi, ale on właściwie wyparł się jakby tego związku z kościołem i pochowano go w obrzędzie świeckim. Co wtedy było sensacją i skandalem oczywiście. Natomiast w latach 60., 70. rodzina na tym bardzo ubolewała. W latach 80. poprosili biskupa Tokarczuka, aby jakby dopełnić tego pogrzebu katolickiego. I Tokarczuk bez słowa sprzeciwu pojechał tam, do tego Grębowa, urządził powtórny pogrzeb, znaczy nie było tej ekshumacji żadnej, bo to było nonsensem, ale urządził mszę świętą. Potem konduk udał się na cmentarz i tam w taki bardzo patetyczny sposób oddał cześć temu ludowcowi, który był po Bogu ducha winny i jakiś ideał walczył. Może wybrał złą taktykę, złą metodę walki o te ideały. Ale jakby Tokarczuk dał mu satysfakcję po latach, po dziesięcioleciach w zasadzie, że jednak to był człowiek prawy i szlachetny, czujący głęboko. No, to były sytuacje trudne. Był taki epizod za chyba zdaje się biskupa albo Belczara, albo Nowaka, kiedy także odmówiono jednemu ludowcowi przemyślu pogrzebu i ten cały kondukt włamał się do pałacu biskupiego i postawiono wtedy te trumnę ze zwłokami owego człowieka w vestibulum, w takim korytarzu holu. Poszli sobie do domu, czyli pogrzebu, prawda? Skoro ty nie chcesz go grzebać, to mieszkaj z nim przez noc. Zobacz, to fajnie. To rzeczywiście było radykalne pociągnięcie. No, naturalnie, że to źródło usunięto i wniesiono na cmentarz prawdopodobnie. Nie odbył się ten pogrzeb katolicki. To był zdaje się socjalista ówczesny. No, to też socjalista był niewinny, zupełnie raczkujący, nie taki jak później. Ale to były takie taktyki. Tokarczuk chciał jakby dać satysfakcję temu człowiekowi, jego rodzinie, środowisku całemu, że jednak docenia jego idealizm, który był na tamte czasy taki, ale te ideały się jednak ostały i on dopełnił tego grzebu. Ta postawa także w jego życiu miała miejsce. Docenianie wartości, docenianie osób niezrozumianych, albo też poniżonych, albo też potraktowanych tak nowe. To przejdźmy teraz do jego rządów biskupich, czyli od roku 65. Wydaje się, że on jest chyba w gronie czterech najważniejszych osób w episkopacie, jak tak powiedział. Nie? To Bobanik czy Baraniaka? Nie. A ja liczę.
to zależy jak niczym, z baraniakiem lub bez. Jak z baraniakiem, to mamy baraniaka Wyszyńskiego, Wojtyły, Tokarczuka, jak z baraniakiem, to znaczy. Otóż to pokazuje zresztą, że pokazuje rolę jednostki, prawda? Bo tych biskupów mieliśmy już wtedy 70, 80, nie, no bardzo wielu, tak? Ordynariuszy samych pewnie z tych 40, 30. I ta ogromna większość tych biskupów, co było nigdy dobrego, no trzeba też powiedzieć, że tak prawdę mówiąc, to wielkiego charakteru ci ludzie chyba nie mieli. No. Wiemy, no sorry, no tak trzeba powiedzieć. Niestety. Dość odważna to za pana doprowadzającego. No ale prawdziwa. Ale nie znamy ich osobiście, prawda? Ja bym nie był aż tak radykalny. Osobiście nie znamy, ale... Znamy tylko zachowania, ale nie znamy motywacji, tak. Świata, no, ducha. Też, prawda? To też, nie jesteśmy Panem Bogiem i nie potępiamy ich na życie wieczne. Nie każdy był bohaterem, prawda? No nie, no właśnie nie każdy był bohaterem, ale tych trzech było, czy czterech. Błyszczą przy tych. Błyszczą, tak. Więc to Kaczyn błyszczał. Chodzi mi o to, no nie wiem, część z Państwa na przykład obecnych była na spotkaniu, gdzie omawialiśmy książkę o Julianie Harasimie, prawda? I rolę księdza, a potem arcybiskupa Macharskiego, prawda? W Kościele Krakowskim, w kontekście, nie mówię rodzinnych powiązań, bo to temu nikt nie jest winny, prawda, jak jego ma szwagra, ale w kontekście pewnej niedbałości o to, co się mówi, komu się mówi. Otóż, no taki chociażby przykład, prawda? Można by podać wiele innych, można Glepa i wiele, wiele innych. Otóż Tokarczuk na tym tle jest człowiekiem, który jako już starsza osoba i obarczona odpowiedzialnością zachowuje się mniej więcej tak samo jak ten młodziak, ten 20 czy 30-letni, prawda? Jemu się wydaje, że świat jest tak urządzony, że tu jest zło i tu jest dobro. Tak mu się to klaruje. Tak to mówi. Specjalnie nie omija bawełny. Więc w tym sensie on jest nadzwyczajny. Dlatego powiedziałem, że on nie powinien zostać biskupem, a już szczególnie przemyskim, prawda? Ale interesuje mnie ten stosunek takich ludzi jak Wyszyński, Wojtyła, Baranio, Tokarczuk z tą resztą braci biskupi, że się tak wyrażę. Bo mnie się wydaje, że musiało to być nieproste. Musiało być nieproste, bo tacy byli zawsze na pod górę, prawda? bo za dużo wymagają od siebie oczywiście, ale za dużo też wymagają od innych. No i jakby trochę przeszkadzają. No. Tacy przeszkadzacze to są. To Kaczy należał do tego źle. Któryś tam. Może było kilka zdań wprowadzenia. Otóż wydaje mi się, że ta teza jest taka dosyć, powiedzmy, no, karkołowna w tym sensie, że to biskup musi być jednoznaczny. To znaczy, on nie do stracenia, prawda? Nawet jeżeli zginie, ułoży, dostali na kartę swoje życie, to będzie nigdy święty. Same korzyści, prawda? Jest taka teza, taka dosyć prozaiczna, często się używa, że lepiej krótko płonąć, jak nie go kopcić, prawda? Są takie kopcące pochodnie. Żyją i mogą umrzeć, nic nie zrobili, a mnóstwo rzeczy zaniedbali. Są tacy, którzy błysną fajerwerki, zginą albo umierają i zrobili genialne rzeczy. To zawsze jest problemem. Ja na tym ubolewam jako ksiądz osobiście, że właściwie brakuje wśród osób takich prominentnych w Kościele ludzi no, radykalnych. No, zawsze mnie irytuje na przykład postawa biskupa Mańkowskiego z Kamieńca Podolskiego, którego wyświęcono na biskupa tu w Krakowie w roku 1918. On siedział jeszcze 2 lata u siostry na Dunajewskiego, czekając, czy tam warto jechać w ogóle. No, czy tam przecież jest pożoga, tam jest zagłada, a on tutaj u siostry pławi się przyjemnością, chodzi na herbatki, przyjmuje w salonie gości, jest biskupem, celebruje swoje biskupstwo. Wreszcie pojechał tam i po 2 latach uciekł z wojskiem polskim. Teraz lata po śmierci, jak pan zwał w latach 30., postawił w Kamieńcu Podolskim tablicę w katedrze biskupowi wygnańcowi, prawda? To jest w ogóle paranoja, jaki wygnaniec, skoro on dał drapaka przed ludźmi, zniknął stamtąd. Dlaczego nie został tam, nie poszedł z ludźmi do łagru, nie został męczennikiem, no i byłby święty. Tak tułał się potem w Polsce międzywojennej, nikt go nie chciał przyjąć, był nikomu niepotrzebny.
a to w Buczaczu, a to we Włodzieżu Wolic. I myście umarł w pociągu, wracając z pogrzebu z Przemyśla biskupa Nowaka do Uniwersytetu Wolickiego. Nawet kości jego nie ma, bo złożono jego kości w Łódzku. Po wojnie w Łódzku było śmietnisko w katedrze. W latach 90. wywieziono te śmieci, wszystkie z jego kości na śmietnisko jakieś komunalne i spalone. Nie ma śladu po nim. Gdyby zginął tam, byłby święty dzisiaj, prawda? Ta dbałość o siebie no, jest katastrofalna w przypadku księży czy biskupów, bo ona się fatalnie kończy. No, oczywiście Tokarczyk był tutaj genialnym strategiem, radykalnym, bo on nie szukał biskupstwa, on nie chciał być biskupem, on nie zabiegał, nie kreował się na biskupa, nie urządził jakichś różnego rodzaju rankingów, żeby go wybrano. Został zaskoczony, no, straszliwie przerażony tym, co go czeka. I postawił wszystko jedną kartę. Mam być radykalny, mam być jednoznaczny, inaczej przegrał. I to u niego było chyba mottem życia i na tym jego życie właściwie się chyba no, zaczepiło i spełniło się w doskonały sposób. Może uzupełniając, powiem tak, myślę, że ksiądz prymas Stefan Wyszyński potrzebował takiego biskupa. Tutaj się powtórzę, ale prawda jest też taka, że biorąc bardzo szybko, ksiądz biskup Ignacy Tokarczuk został członkiem Rady Głównej Episkopatu Polski. To jest rok 1967. To tak naprawdę dwa lata po ogłoszeniu, rok po sakrze po śmierci biskupa Michała Klepacza. Ja tylko mogę przeczytać, kto w tej skład Rady Głównej wchodził po roku 1978. Przewodniczący, prymas Stefan Wyszyński. Zastępca przewodniczącego, kardynał Franciszek Machary. Sekretarz, biskup Bronisław Dąbrowski. Kto? Biskup Bronisław Dąbrowski. Też często oponent właśnie z księdzem biskupem Ignacym Tokarczukiem dotyczącym jaka jest rola Kościoła w PRL. Jak Kościół powinien postępować? Co powinien robić? Czy nie skręca za bardzo w lewo? W czyim imieniu mamy my przemawiać? A biskup Ignacy Tokarczuk uważał wprost rolą Kościoła. Oczywiście jest głosić Ewangelię, ale jest tak, żeby być alternatywą wobec komunistycznej władzy. Naród ma iść za Kościołem, nie za komunistami. Kościół ma być moralną opozycją wobec komunizmu. Kościół ma być tą latarnią wskazującą kierunek. Dalej, członkowie. Arcybiskup Henryk Gubinowicz, arcybiskup Jerzy Stroba Poznań. Przypomnę, Gubinowicz Wrocław, Stroba Poznań, biskup Lech Kaczmarek Gdańsk, biskup Bolesław Turek Lublin, bo tutaj chodzi o rolę kulu. Biskup Józef Rozwadowski Łódź, też bardzo ważny ośrodek, biskup Ignacy Tokarczuk Przemyśl. I on tym członkiem Rady Głównej, później stałej, jest do swojego przejścia na emeryturę w roku 1993. Przecież to pokazuje jego rangę. Chciałem też przeczytać fragment relacji arcybiskupa Tadeusza Gosłowskiego. Fragment, bardzo. On mówi tak. Warunkiem podstawowym biskupa Tokarczuka była prawość postawy moralnej. Taki był arcybiskup Tokarczuk i taki był ksiądz Jerzy Popiełuszko. Wobec obydwu komuniści byli bezsilni. Arcybiskup Tokarczuk był więc prawy, wymagający i tym samym niełatwy w kontakcie. Jego bezkompromisowość sprawiała, że nie miał za wielu przyjaciół. Szanowni Państwo, pozycja księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego w Episkopacie Polski po wojnie była nieporównywalny. Wszyscy tak naprawdę w tym momencie biskupi, można powiedzieć, w pewnym stopniu w cudzysłowie, zależeli od niego. On kształtował to grę, miał bardzo duży wpływ na nominację. Bardzo często było tak, że ksiądz prymas Stefan Wyszyński no, przedstawiał swoje stanowisko i za bardzo chętnych do dyskusji nie było. Osobą, która potrafiła w sposób merytoryczny zdaniu prymasa Wyszyńskiego się przeciwstawić, był właśnie biskup Ignacy Tokarczuk, który odróżniał człowieka, takie relacje z nim, przyjaźnie, od sprawy, czyli meritum, która na przykład w obecnej chwili mógł jest chyba dyskutować, nie przeciwstawiać się. Mógł się przeciwstawiać. Nie, mógł się przeciwstawiać. Miał wielokrotnie zdanie. Swoje zdanie wielokrotnie swoje zdanie odrębne i wielokrotnie tego swojego zdania bronił. Wśród relacje, które już są opublikowane. Wielokrotnie wskazuje się, że po dwóch biskupów przychodziło bardzo często przygotowanych na Radę Główną i bardzo często zabierali głos. Karol Wojtyła, Ignacy
Tokarczuk. Myślę, że po śmierci księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego ta postawa takiej radykała i umiejętności obrony Kościoła, pokazywania zagrożeń, które są przed Kościołem, przed narodem, u księdza Ignacego Tokarczuka ta postawa jeszcze wzrosła i była też przedmiotem bardzo daleko idącej czasami w niektórych kwestiach różnicy między księdzem Łazutkiem Ignacym Tokarczukiem, a na przykład księdzem kardynałem Zefalkiem. Choć trzeba pamiętać o tym, że zasadą naczelną było jedno. Jedność episkopatu. Te różnice, które komuniści rozgrywali, starali się rozgrywać, nie mogły wykraczać poza to gremium. Tej zasady bardzo pieczołowicie przestrzegano i pilnowano. Oczywiście osoba z biskupa Tokarczuka wobec prymasa Wyszyńskiego była no, jednak nacelowana szacunkiem mimo wszystko, ale zdarzało się tak, że na co się skarży w kilku miejscach biskup Tokarczuk, że kardynał Wyszyński zabrał mu głos, wyrwał mu mikrofon, bo zgasił mikrofon. Bo on był tak radykalny w swoich opiniach, że kardynał Wyszyński bał się, do czego dojdzie, jakie będą skutki tego wyboru. Natomiast potem, kiedy przyszedł kardynał Glen, to dopiero zaczęły się ogromne tarapaty, ponieważ arcybiskup Tokarczuk uważał, że to w ogóle jego taktyka kardynała prymasa jest niedopuszczalna, kuktatorska, dialog z komunistami. Kiedyś na jednym z posiedzeń Rady Głównej, ale nawet także tej plenarnej, kiedy kardynał Glem zachęcał do pójścia na wybory, gremialnie, totalnie, że to jest poparcie dla państwa, Tokarczuk wstał oburzony i mówił, przecież to jest prostytucja. Zaległa cisza. Wszyscy zdumieni, zbulwersowani, biskupi no, wyrażające swoje oburzenie. Tak się nie mówi, jak można w ten sposób. Na to Tokarczuk notuje, że wstał wtedy biskup Andrzejewski, biskup pomocniczy włocławski, mówi tak, to jest prawda. Ojcowie Kościoła taką postawę nazywają prostytucją. Zaległa cisza, kardynał usiadł i skończyły się namowy na wybory. Do wyboru poszedł jeden biskup w tym czasie, po tej dyscyplinie. Nie wiem, nie pisze o tym biskup. Tam pewnie chodził do wodu na kulu, dotąd tam musiał się jakoś tam pokazywać. I w zasadzie to ocaliło godność. Biskup Tokarczuk pisze, że w zasadzie jego rolą w episkopacie w tym czasie było właściwie no, ocalenie episkopatu od tragicznych pomyłek tego typu, na czym on sam tracił, bo jednak biskupi patrzyli na jakiegoś buriata, prawda, który niszczy ład, który wprowadza chaos, który wywołuje zbulwersowanie wśród tych gremiów. On nie miał względu na osoby. To była rzeczywiście jego postawa bezkompromisowa. Prawda się liczy, wartości, a nie osoby, nie kompletatorstwo, nie kolesiostwo. To jest wyjątkowe też w jego przypadku, że te wartości były naczelne, pierwszorzędne, a wszystko inne konteksty się liczy. Ja mogę jeszcze przytoczyć jedną rzecz, gdy jest mowa o księdzu prymasie Wyszyńskim. Jest rok 80, 26 sierpnia. Jest słynne kazanie księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego na Jasnej Górze, gdzie apeluje o spokój, o rozwagę. Biskup Stefanek mówi tak. Dwa dni po moich święceniach na Jasnej Górze słynne życie i kazanie wygłosił prymas Stefan Wyszyński. Uczestniczyłem w tej mszy świętej, siedząc tuż za biskupem Tokarczukiem. Dokładnie widziałem, jak reaguje na słowa księdza prymasa. Najpierw były niespokojne ruchy. Na zakończenie kazania biskup Tokarczuk nie powstrzymał się od komentarza, jak mi się wydaje, dość głośnego. Dyskutował później nad treścią kazania księdza prymasa. Miał własne spojrzenie na sytuację Polski w czasie strajków sierpniowych. Uważał, że słowa prymasa Polski wiążą Polakom niepotrzebnie ręce w tak ważnym momencie historycznym. Proszę Państwa, to jest fragment relacji. Co działo się potem? Arcybiskup Ignacy Tokarczuk nie poszedł na obiad z prymasem Stefanem Wyszyńskim, biskupami, tylko wjechał do Przemyśla. Ja mam swoje pytanie. Tego się nie znali, chociaż znaliśmy kontrowersje oczywiście. Ale ta sprawa kazania na Jasnej Górze prymasa Wyszyńskiego z 26 sierpnia jest powszechnie znaną i tutaj już się pogodzili, że no tak prymas z różnych powodów prymas uważał, że no, trzeba powściągnąć troszkę tych strajkujących. Natomiast nie jest może tak bardzo znane to, że w latach 70., w pierwszej połowie lat 70. były różnice zdań między Tokarczukiem a Wyszyńskim. I tutaj w książce mamy prawie że jednym księgiem opisane dwie sytuacje. Jedna z
końca 70 roku, kiedy miał być czytany w kościołach całej Polski list, no taki oficjalny demograficzny. I on z racji strzelaniny na wybrzeżu został... Masakry robotników. Masakry, no strzelano do robotników, to chciałem powiedzieć, nie robotnicy strzelali. Dobrze, masakry. Strzelanina może sugerować, że strzelamy w dwie strony. No dobrze, nie chciałem tego. Został przez biskupów, przez prymasa, czytanie do miejscu przesunięto kilka miesięcy, bo prymas uważał, że no, jest napięcie w kraju i nie należy dolewać winy do ognia. A to patrzył się sprzeciwił temu. I później się też sprzeciwił, i kilka lat później się sprzeciwił w kwestii oprotestowania zmian w Konstytucji. Jak wiadomo, biskupi oprotestowywali te zmiany, ale biskup uważał, biskup wtedy, że za słabo. To jest takie charakterystyczne zdanie, które jakby konsumuje te dwie sytuacje w ocenie biskupa Tokarczuka, pisane w 76. Najpierw mówię o tej pierwszej, w 70. roku. Dodaję także, że ponieważ odwołanie jest bezprawne, dlatego u mnie w diecezji list będzie czytany. To pisze do Dąbrowskiego. Inne decyzje czytały, ten list kilka miesięcy później. Ta sprawa pokazała, że w Warszawie różni zmiękczacze wpływają na biskupa Dąbrowskiego i jego współpracowników. Ostatnio sprawa znaków, czyli 76. Konstytucja i nowe koło znaków, czyli nowa reprezentacja tych środowisk, która była no, bardzo już propartyjna. Sprawa znaków pokazała ten problem w całej ostrości. Na ostatniej Radzie Głównie uchwalono wydać komunikat do wiernych dotyczący zmian w Konstytucji. Później biskup Dąbrowski na mój list odpowiedział, że list będzie czytany i do dziś takiego komunikatu nie wydano. Bo na pewno pan Łubieński, Sanczy przez swoich profesorów wpływają na biskupa Dąbrowskiego, księdza Orszulika i innych, a ci wpływają na księdza prymasa w kierunku wyciszania, uspokajania itp., co jest bardzo na rękę partii. Biskup. Więc proszę nie myśleć, że ja to z jakąś szaleną trudę cytuję. Chcę tylko powiedzieć, że wydaje mi się, że o ile Tokarczuk ma taką jednolitą dosyć linię polityczną, ideową wiadomo, no, był naznaczony to spotkanie z komunizmem, to się nie zmieniło i politycznie jakby tego się trzymał przez całe życie, no, tak? Jako biskup do końca. O tyle wydaje się, i ta książka to potwierdza, mam taką intuicję, to przynajmniej potwierdza, że prymas Wyszyński u schyłku swojego prymasowania, jeśli można tak powiedzieć, był stosunkowo miększy, jeśli to można powiedzieć. I tu widać różnicę pewną między prymasem a Wojtyłą, a także i szczególnie może między prymasem a biskupem Tokarczukiem. Taki podział. Sprawy świeckie, ja sprawy duchowne, ksiądz profesor. Myślę tak, że publikacje to już są, które można się zapoznać. Widać, że ksiądz prymas Stefan Wyszyński uważał, że w odpowiedzialności za Kościół i za naród należy wobec komunistów no, stosować rzeczywiście, nie wiem czy tą większą linię, ale w każdym razie nie doprowadzać do takiej jednoznacznej konfrontacji. Myślę, że na pewno wpływ na to miało jego uwięzienie, okres wojny, ale także świadomość tego, do czego komuniści są zdolni. Myślę też, że ksiądz prymas był przekonany, że ten ustrój trwa i będzie trwał. Tutaj się różnili z księdzem arcybiskupem Ignacym Tokarczukiem, który w latach 60. może jeszcze stosunkowo cicho, ale w latach 70. albo 80. uważał wprost, że to wszystko się wali, że komunizm upadnie. Myślę, że to też miał. Na pewno jest też inna kwestia odpowiedzialności. Myślę, że to, co mógł czynić arcybiskup Ignacy Tokarczuk, tego jednak nie mógł czynić jako głowa kościoła ksiądz prymas Stefan Wyszyński. No bo reperkusje, myślę, w stosunku do obydwu były jednak mimo wszystko inne. Proszę też pamiętać, że jest pewna różnica w sposobie traktowania, myślę, ludzi świeckich przez arcybiskupa Ignacego Tokarczuka, a księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego. Jednak ksiądz prymas Stefan Wyszyński był bardziej ostrożny i większą taką
nie był jednak tak otwarty na świeckich jak arcybiskup Ignacy Tokarczuk. Nawet w tych dokumentach, które już i relacje, jak i wspomnienia, które zostały opublikowane, to ksiądz arcybiskup Ignacy Tokarczuk mówi, że na Radzie Episkopatu przedstawił pewne wizje, pewne projekty, ale tak naprawdę na terenie swojej diecezji mógł je, no, w cudzysłowie, bezkarnie realizować. Jeśli popatrzymy na tą opozycję polityczną, która się krystalizuje od lat 70. XX wieku, to nawet w ich relacjach, a znajduje to odzwierciedlenie także w źródłach kościelnych, ksiądz prymas, rozmawiając z tymi ludźmi, jest czasami ostrożny. Zazwyczaj słucha, czasami zadaje pytania, nie jest otwarty. Ignacy Tokarczuk jest zupełnie inny. A oczywiście mogę czytać te relacje, może mi się uda relację profesora Bogdana Sywińskiego, który mówi wprost, że przy innych biskupach oni byli tacy troszkę skrępowani, a Tokarczuk był, jeśli chodzi o tą opozycyjność, o wiele wyżej od nich. Mówił to, czego oni nigdy nie byli w stanie wypowiedzieć. Myślę, że tutaj jest widoczna ta różnica, ale trzeba też powiedzieć o tym, że za tą różnicę w filtrowie ksiądz arcybiskup Ignacy Tokarczuk płacił bardzo dużą cenę. Już jest znany fakt pobicia biskupa Ignacego Tokarczuka nad morzem w roku 1976. Nomen omen 22 lipca, święto założycielskie Polski Ludowej, święto PKW. Myślę, że to nie był przypadek. Była też mowa o kresach. Arcybiskup Ignacy Tokarczuk wielokrotnie był atakowany, że stroi się na lidera środowisk kresowych i można powiedzieć, że strażnika tradycji archidiecezji lwowskiej. Tych działań było ze strony Służby Bezpieczeństwa bardzo wiele i to była też między innymi cena, którą płacił za swoją postawę. Można by dodać do tego, co Pan mówił o stosunkach z opozycją od połowy lat 70. dwa przykłady wymowne. Jeden jest w źródłach, drugi chyba tylko w pamięci ludzkiej. Pierwszy to Jacek Kuroń, który Pan mówi 76, bo rozmawialiśmy o tych kulturach, a mi się wydaje, że też wcześniej, że również wcześniej Jacek Kuroń jeszcze przed Kurem chyba moim zdaniem. Ale w razie faktem jest, że Jacek Kuroń był u biskupa Tokarczuka z prośbą o pomoc. Tą pomoc nie tylko moralną, ale i finansową dostał. A wiadomo, że miał on wtedy aurę, no nie wiem, post-trockisty, prawda? Kogoś takiego. I był taki wtedy post-trockistą, prawda? Więc jak gdyby no nie mógł uchodzić za przyjaciela Kościoła. Natomiast jak rozumiem, biskup rozumował w ten sposób. No może ten człowiek nie jest moich przekonań, ale jak popatrzymy na sytuację Polski i Kościoła w Polsce wobec komunizmu, no to idziemy absolutnie ręka w rękę, prawda? Jego sukces jest moim sukcesem. Więc taki sposób rozumowania przez duchownego nie był częsty. Nie był częsty, bo wymagał jakby wyzbycia się tej, także co powiem po świecku, takiego kastowego myślenia. A drugi przykład, ktoś z kręgów SKS-u krakowskiego mówił mi, że ci młodzi wtedy ludzie udali się do biskupa do Przemyśla też z taką no, prośbą o pomoc, bo jak wiadomo, nie wszędzie ją znajdą. Krakowie znajdowali tę pomoc, ale gdzie indziej niekoniecznie. I mówię z pamięci. I biskup mi powiedział, no oczywiście trzeba robić. Róbcie tutaj szum, róbcie hałas. Jak wy zrobicie hałas, to ja wtedy jako biskup, czy my jako Kościół możemy jakby to przerobić na jakąś już politykę poważniejszą. Więc to był zupełnie język niespotykany u biskupa, prawda? Prawie niespotykany. Więc całkowicie się zgadzam z tym, co Pan doktor powiedział. Będziemy pomału zbliżać się do zakończenia. Mamy jeszcze prawie 3 kwadranse, ale uprzedzam, że bardzo wiele czasu nie ma, bo chciałbym, żeby Państwo zabrali głos nie tylko. Ale zanim to nastąpi, zanim Państwu oddamy głos, jeszcze jedna kwestia się tu nasuwa jako jest w ogóle ogrom, ale jako super ważna jedna, to jest
jest ta, no, z której on w końcu słynie w historii. Zostanie w historii biskup Tokarczuk, arcybiskup, jako to, budowniczy kościołów, prawda? I to nie taki byle jaki budowniczy, tylko ktoś, kto zdecydował, że skoro to się nie da zrobić legalnie, no to trzeba zrobić nielegalnie, prawda? I to jest rzecz zupełnie też nadzwyczajna, że mi się to udało, ale po co chciałbym pytać, to o takie głębsze przesłanki tego, tej działalności, bo one, mam wrażenie, też silnie są zakorzenione w jego młodości na Kresach. W innej zupełnie sytuacji, ale jakieś podobieństwo ona wykazywała. Na pewno jest to odniesienie do doświadczeń z dzieciństwa. W swoich wspomnieniach ubolewa nad tym, że odległość z jego wsi do Zbagarza wynosiła dobrych kilkanaście kilometrów, a były parafie, takie jak na przykład Tarnopol na początku XX wieku, które w swojej strukturze parafialnej, miasto wojewódzkie, posiadało około 60 wsi okolicznych. Teraz to proszę sobie wyobrazić, w tamtych sytuacjach, początek XX wieku, dojście ludzi do kościoła, brak oczywiście komunikacji, brak obuwia, brak jakiegoś odzienia takiego świętego. Bywało tak, że ci ludzie w ogóle w kościele nie bywali, być może na Wielkanoc szli. Nie było tam tej taktyki, że ksiądz jechał do wiernych, tylko wierni szli do kościoła. A tych kościołów nie było, ponieważ na parafiach tych wschodnich, tam okresowych, włoskich diecezji, no jednak na wsiach przeważała ludność unicka. Były oczywiście wsie czysto polskie, łacińskie, ale były wsie mieszane z przewagą unitów, którzy mieli zawsze swoją cerkiew. Ciekawe, że polska arystokracja i panowie ziemianie chętnie fundowali cerkwie niż kościoły katolickie dla swoich wiernych, prawda, dla swoich braci, pobratymców. Oni chcieli Ukraińców zaspokoić w tych dążeniach takich podstawowych, macie cerkiew, siedźcie cicho i bądźcie spokojni. I to się udawało. Natomiast Polaków nie za bardzo taką taktyką otaczano. Biskup Tokarczuk miał żal do Polski, przepraszam, do kościoła, do księży, oskarżając ich o szlachetczyznę. To znaczy o taką postawę separowania się od ludu. No, po cóż nam te kościoły na wsi, no przecież ci ludzie tam, ci chłopki tam się siedzą, no cóż tam im potrzeba, niech sobie przyjdą do kościoła i to im wystarczy. To był jeden z inspiracji biskupa Tokarczuka, tym bardziej, że za jego czasów już był, jeszcze żył arcybiskup Wilczewski, który wybudował ponad 400 kościołów w tym czasie i erygował ponad 300 parafii na Lwowskiej archidiecezji. W tym czasie, na początku XX wieku, 1923 Wilczewski żył. Nie było środków, nie było dotacji, nie było fundacji. Tokarczuk, przepraszam, Wilczewski szukał jakichkolwiek środków, żeby te kościoły budować. Miał takie wzorce, kościół na 100 osób, na 150, na 200, ewentualnie w miastach na 500, na 1000. I te powielano te schematy, dlatego też dzisiaj zostały jeszcze resztki tych kościołów na wschodzie, we polskiej diecezji, w takich właśnie schematach. Małe kościółki, kapliczki bez mała, dojazdowe, gdzie ksiądz mógł dojechać do wiernych. Następca Wilczewskiego, to biskup Twardowski, był takim samym budowniczym kościoła, ponieważ wiedział, że te kościoły są nośnikami kultury łacińskiej, tej właśnie wschodniej bizantyjskiej rzeczywistości. Tokarczuk miał świadomość, że jeżeli nie nasyci tej diecezji przemyskiej, zresztą ludnej, ale także no, posiadającą, wystarczającą, zdawałoby się, sieć kościołów nowymi świątyniami, to nastąpi spoganienie. Biskup używał takiego pojęcia zdziczenie. Ludzie dziczeją, prawda? No, to takie dość zoologiczne stwierdzenie, ale oddawało rzeczywistość, no bo brak kościoła, brak kontaktu z prawdą głoszoną przez księdza, brak katechizacji na wsi, no powodował jakieś otępienie ludzi albo też podatność na wpływy komunizmu. I misją biskupa Tokarczuka było to słynne zdanie, przybliżenie ołtarza do ludzi, żeby każdy miał dostęp do świątyni. Jego ideałem była taka wizja, aby właściwie ta odległość do kościoła nie była większa niż kilka kilometrów. A z kolei miastem, żeby te parafie nie były bardziej ludne jak 10 tysięcy, bo były molochy mające 50 tysięcy, to w wszystkich diecezji było takich mniej parafii, ale w Polsce było i takich więcej, w wrocławskiej diecezji, także w warszawskiej, krakowskiej. Na czym biskup ubolewał i jego misja
polegała na nasyceniu tej diecezji gęstą siecią kościołów, żeby umożliwić kontakt ludzi z Bogiem, z wiarą, z kulturą chrześcijańską, z taką świadomością budowania podmiotowości życia społecznego. To mu się niezwykle udało. Dziś te kościoły oczywiście są w różnym stanie, bo były budowane pośpiesznie, nagle, bez jakiegoś przepracowania. No ale na tamtą epokę te kościoły spełniły swoją rolę znakomicie. Biskup, kiedy w 76 kończył te wspomnienia, to pisał o latach swojej młodości w Barażu, w Lwowie, w okolicach, w takim duchu, że gdyby było więcej kościołów katolickich, łacińskich, to by nie postępowała rytenizacja tych terenów tak, jak postępowała, i nawet wywodził stąd, że polał się mniej krwi polskiej przez to. I teraz, czy jest jakiś związek między tym doświadczeniem i tym przekonaniem, a budownictwem jego kościelnym w Przemyślu i w przemyskiej diecezji w kontekście stosunków z pozostałościami już ludności ukraińskiej? Czy coś na ten temat wiemy i co? Proszę pamiętać o tym, że biskup Ignacy Tokarczuk naciążył na wyrok śmierci wydany przez OWP. I rzeczywiście spotykał się z księżmi grekokatolickimi. Przyjeżdżali do niego między innymi także z Ukrainy Sowieckiej. Wspomnianego biskupa Sofrona Dmytenkę wsparł nawet okazjonalnie finansowo. I starał się zawsze w swojej posłudze duszpasterskiej oddzielać ukraińskość od właśnie tych tendencji nacjonalistycznych banderowskich. To było bardzo widoczne, bardzo też był na to czuły, ale też spotykał się z pewnym brakiem zrozumienia, bo co ty, zainicjował też taki projekt przejmowania niszczejących cerkwi grekokatolickich, no, które no, były wielokrotnie w stanie opłakane, służyły jako budynki gospodarcze, przyjmowano różnego rodzaju rzeczy. I biskup Ignacy Tokarczuk bardzo wiele tych cerkwi przejął i w ten sposób uratował od niszczenia. I za to w 1979 roku otrzymał nagrodę przyznaną przez przedstawicieli diaspory ukraińskiej z Kanady. Ale to też nie spotkało się z takim pełnym zrozumieniem i też tak naprawdę w pewnym stopniu było wykorzystywane przez służby bezpieczeństwa, bo przy tych kombinacji operacyjnych wymierzonych biskupa Tokarczuka, jedna z nich polegała na tym, że celowo dyskredytowano jego osobę, podkreślając, że mówiąc wprost, że jest Ukraińcem. No, zatem stały najwyższe czynniki partyjne. Funkcjonariusze SB wraz prawdopodobnie we współpracy z funkcjonariuszami KGB sprawdzali wszelkiego rodzaju powiązania rodzinne biskupa Ignacego Tokarczuka i wielokrotnie próbowano przedstawić duchownym, ale także wiernym decyzji przemyskiej, że biskup Tokarczuk dba o tę cerkwię, przejmuje właśnie dlatego, że jest narodowości ukraińskiej. Była to jeden ze środków, który miał służyć właśnie poderwaniu autorytetu biskupa Ignacego Tokarczuka. I to jest też jakby ta sceneria, na której to wszystko się Sora, coś powiedzieć, też proszę komentarz, ponieważ ja się tak czuję dosyć zgorszony, jak ksiądz mówi o unitach, jakby to była jakaś obca religia, a to jest religia katolicka tak jak nasza. Zresztą no, mówienie dzisiaj o łacińskości, no to jest trochę żartobliwe, bo liturgia jest już tylko w językach miejscowych, więc można powiedzieć, że i w Polsce już nie ma żadnej łacińskości tak naprawdę. No ale generalnie coś takiego, że to jest prawda, że w Polsce dla nas uniki to często jest religia obca, gorsza od protestantyzmu, ale no, od księdza profesora bym się tego nie spodziewał, proszę o komentarz. Ja dam teraz księdzu mikrofon, ale mi się wydaje, sorry, nie chcę zabrać księdza, ale mi się wydaje, że żadnej mniejszości, a to bardziej pogardy słowa księdza nie było. Tak, takie miałem wrażenie, ale jeśli się mylę, niech się ksiądz broni. Mógłbym skomentować, zanim ksiądz odpowie. To, proszę pana, nie, ale bardzo unitami nazywali. Proszę. Ale nigdy dawniej nie nazywali się unitami. Mówiliśmy o nich grecki kościół. Nasz łaciński i grecki. Słowo unici było zarezerwowane gdzieś na Podlasia do jakiejś. Ale to samo. Wiem, że to samo, ale nie mówiło się tak. Tak, oczywiście.
ja nie wiem, gdzie pan wysłuchał tego mojego, tej mojej opcji, ale Nickiej, bo ja nic takiego nie powiedziałem. Mówiłem tylko o zjawisku unitów, że byli tacy. Gdzie pan słyszał, w jakim kontekście, w jakim miejscu w moim wypowiedzi? A, że fundują cerkwie unickie, a nie kościoły katolickie. No bo to była prawda, ale to nie znaczy, to nie zdeprecjonowanie unitów, tylko panowie polscy wiedzieli, że ten lud prosty, ukraiński, trzeba zaspokoić podstawowymi prawami, dać im jeść, zaspokoić ich potrzeby religijne i to będzie wszystko okej. Takie było myślenie i to była prawdą. To dlaczego Potoccy ufundowali wspaniałą ławę w Poczajowie? Z jakiego tytułu? No, że Potoccy nie byli unitami, prawda? Nie byli Ukraińcami, Rusinami, byli Polakami, ale chcieli zaspokoić te tendencje, potrzeby duchowe Ukraińców, unitów, grekokatolików, po to, żeby mieli spokój z nimi, prawda? Żeby się nie burzyli. To nie znaczy wcale, że deprecjonowali unitów. Przeciwnie, lansowali ich nawet, powiedziałbym w ten sposób. Nie sądzę, żebym miał tutaj wobec nich czuł pogardę. Zresztą nic takiego by nie padło. Pan tutaj na interpretację swoich wizji próbuje mi wtłoczyć moje usta. Czego takiego niczego nie było. Ja to i Lwowa, to Stanisławowa, to się kościoły katolickie. Owszem, oczywiście, że to jest kościół katolicki. No nie chcę tutaj być aż tak dosłowny, bo podleję panu oliwy do ognia, ale funkcjonowała taka teza przez wieki, greca fides nulla fides, prawda? Że kościół grecki, wiara grecka to żadna wiara, ponieważ to był bizantynizm w dużej wierze, polegający na rytualizmie, rytualizm, prawda? Świeca, hospody pomyłuj, moralność swoją drogą, a liturgia swoją drogą. Ale to opinia przez wieków kursująca w tej części Europy, nie moja. Ja ją tylko przytaczam, żeby panu dodali otuchy, że były i takie dużo bardziej soczyste i radykalne podstawy. Mikrofon u mnie. Ktoś się zgłasza. Ktoś z Państwa się zgłasza. Jeżeli nie będzie mówił, to tak. Dwa. Do mikrofonu koniecznie. Mikrofon. Dwa pytania. Potem go wezmę, nie będę. Ależ proszę. Dwa pytania do księdza i panów. Mianowicie pierwsze, jak to się stało, że państwo polskie uhonorowało najwyższym, jakim mogło, honorem, to znaczy Orłem Białym, a Kościół, święty nasz papież, nie powołał biskupa do kolegium kardynalskiego. To dla mnie było zadziwiające. Mam swoją na to hipotezę, ale poczekam na sprawę duchową. No. Ale każdy może tutaj, pan jest specjalistą od tego, prawda? Od naszego biskupa, którego możemy być dumni przecież, prawda? Bo ja już z diecezji przemyskiej. No oczywiście przed wojną. A drugie pytanie, no to już nie mające wszystkiego związku, ale może coś wiecie panowie. Dlaczego bratanek biskupa, pan kolega nasz, solidarnościowy działacz, pan Tokarczuk, tak wcześniej rzucił politykę i zrezygnował wysokość z polityki, w wieku lat chyba nie miał 50 jeszcze. Siostrzeniec? No jak to siostrzeniec Tokarczuk, to musiał być bratanek, tak? Siostrzeniec? A przepraszam. No myślałem, że nazwisko to... Antoniego Tokarczuka, tak. Były dwa pytania, kto odpowiada? Ksiądz na pierwsze, a pan doktor na drugie. Proszę bardzo. Propos pierwszego pytania. W takiej potocznej mentalności uważa się, że wyniesienie kogoś do godności kardynała to jest jakieś wyróżnienie nadzwyczajne. Tymczasem no, to jest kolejny etap służby. No, oczywiście, że był taki przypadek niedawno całkiem, kiedy Ojciec Święty Benedykt XVI oznaczył tą godnością biskupa Jerza w Koszalinie koło brzegu. No, biskup Jerz tak się wzruszył, to znaczy, że umarł i otrzymawszy tego, prawda? Więc w takim wieku późnym nagradzanie kogoś taką godnością wywołuje taki skutek śmiertelny. Lepiej tego nie robić, prawda? Biskup dzięki temu przeżył jeszcze sporo czasu. Ale chcę powiedzieć, że papież go docenił. Nasz papież Jan Paweł II, z którym był bardzo blisko ideowo zjednoczony, ponieważ w roku 91, w czasie pobytu na beatyfikacji biskupa Belczara w Przemyślu, on namianował go arcybiskupem tytularnym ad personam.
jeszcze nie metropolitą, tylko arcybiskupem tytularnym, a rok później otrzymał godność metropolita arcybiskupa, pierwszego metropolity przemyskiego, gdzie ja w historii nic nie jest przemyskim. W sześciu wiekach pierwszy metropolita przemyski. To było wielkie wyróżnienie. To zupełnie wystarcza, żeby jednak dostrzec no, uznanie papieża czy stolica apostolskiego wobec jego osoby. No, tym kardynałem być tylko na papierze to też żadna przyjemność. Mieliśmy taką tu niedawno, przed laty, kilku uroczystość, kiedy mianowano kardynałem księdza profesora Nagiego, prawda? Przyjaciela Ojca Świętego z Kulu, profesora fundamentalisty. On przyjął w bardzo takim późnym wieku już tę godność. Przyjął także święcenia biskupie i w czasie tych święceń zasłał na Wawelda, gdzie żumrze. Znowuż było to samo. No, dostanie tylko, wie pan, piórki kardynalskie czy kapelusza po to, żeby się inspirować, podniecać, że się jest kardynałem, to nic temu nie służy. Niczemu nie służy, prawda? To ma być misja, jakaś funkcja, która no, kieruje danego delikwenta do pracy, do funkcji, do jakiejś misji. No. Danie mu pantofli czerwonych czy jakiejś mycki na głowę, no to jest tylko dodatek niepotrzebny, prawda? Nic nieznaczący. Gdyby to było w sile wieku, to co innego, natomiast na koniec, to jest tak trochę wisienka na to, na to pożegnanie. Dziękuję bardzo. Drugie pytanie. Może jeszcze do pierwszego, że ksiądz arcybiskup nigdy o to nie zabiegał, uważał, że biskupstwo już jest strasznym wyróżnieniem i wyzwaniem dla niego. Powiem od razu, że bardzo nie lubił jeździć do Rzymu i wielokrotnie krytykował innych hierarchów, mówiąc, po co oni tam jeżdżą. Nie rozumiał tego. Dla niego pełnienie posługi biskupiej nie było jakby zabieganiem o kolejne zaszczyty czy tytuły. Można powiedzieć, że w 1993 roku przyszedł też na emeryturę. Później ten czas pewnie też jakby nie sprzyjał. Odpowiadając na pytanie drugie, pan Antoni Tokarczuk wydał wspomnienia w IPN-ie, myślę, że są bardzo ciekawe, zachęcam do lektury, a uogólniając można powiedzieć, że polityka jest bezwzględna i bezwzględnie człowieka zużywa. A może tą hipotezę byśmy usłyszeli? Jaka jest hipoteza wyjaśniająca brak kardynała na arcybiskupa Tokarczuka? Sam tego chciałeś. No powiem brutalnie. Oglądam się na innych biskupów. To był raut tego rodzaju. Prawda? No raut to znaczy rzadki. Tak, prawda? No a tutaj miał sytuację, w której papież nie był naiwny pierwszy. Papież musi być także politykiem, prawda? No i miałby sobie zrazić. Przecież proszę księdza profesora, w 1978 roku, kiedy został nasz święty papież papieżem wreszcie, to biskup Tokarczuk miał lat 60, żaden to starzec nie był, prawda? Miał czas długi na to, żeby go mianować. Po prostu nie chciał, jak sądzę, taka moja opinia. Chętnie się poddam opinii autorytetów. No cóż, ja nawet z nim nie rozmawiałem nigdy, mimo że byłem jego czcicielem. Oczywiście, jak każdy Lwowian, no, to mnie byli. No to jest nasz, ci inni to... No. Przepraszam, by trzeba mieć pod uwagę, że do Benedykta XVI kardynałami zostawali zwykle rządcy diecezji kardynalskich. Powiedzmy, w Polsce to był Wrocław powojenny, Warszawa, Gniezno, Kraków, prawda? Wykreowanie biskupa z Przemyśla na kardynała byłoby to rewolucją swoistą. Tego rodzaju przypadek był we Lwowie za Ojca Świętego Jana Pawła II, kiedy papież mianował kardynałem pierwszego kiera lwowskiej archidiecezji Jaworskiego. Ale kardynał Jaworski był przyjacielem, najbliższym przyjacielem, powiernikiem papieża. To było uznanie za jego wkład w odrodzenie kościoła po komunizmie. No i to był pierwszy i ostatni. Nie będzie więcej kardynała we Lwowie, obym się mylił. O ten kościół jest niezwykle skromny, maleńki, wybierający. Tam nie ma ludzi, nie ma katolików łacińskiego rządu. No to było docenienie personam tego biskupa. Natomiast Ukraińcy, Unici mieli przynajmniej sześciu kardynałów wcześniej, prawda? No to też jest, no, Rzym chciał dowartościować ten kościół męczeński, wierny Rzymowi i tego typu rzeczy. Natomiast no teraz papież zerwał z tą praktyką mianowania kardynałami
biskupów diecezji kardynalskich i dzisiaj biskup Tokarczyk miał szansę, niestety nie żyje, bez różnicy. Dziękuję. No dobrze, kto się zgłasza? Maciej Wojciechowski. Ja mam takie pytanie. Jesteśmy w IPN-ie. IPN stworzył i wylansował taką wystawę Ojcowie Niepodległości. Bardzo mi tam matek brakowało, ale biorąc pod uwagę to, co powiedział, to, co mówi się na temat niepodległości, że o nią trzeba walczyć stale, to ja sobie wyobrażam, że rolę tych ojców niepodległości muszą przejąć synowie i wnukowie. I jeśli byśmy pomyśleli o tej niepodległości jako o takiej sztafecie, to sobie pomyślałem, kim byłaby ta szóstka, która niesie tą pałeczkę niepodległości po 25 latach, 50, 75 i 100. I tak sobie myślę, że jak patrzę na rok 68, to widzę tam samych właśnie takich osobowości jak Ignacy Tokarczuk, Stefan Wyszyński, Karol Wojtyła, nie wiem, jakieś może odpowiedzi. Baranie. Kominy. Czyli sami duchowni. No tak trudno mi na przykład. Tak, duszy takie. Więc no, myślę, że też byśmy mogli się jakoś doszukać, ale warto byłoby pomyśleć o tej niepodległości jako o takiej sztafecie i jakby przyporządkować należne miejsce tym wszystkim osobom, które tą niepodległość jakby tą pałeczkę niepodległości niosły. I tak się zastanawiam, na ile współcześni liderzy, na ile oni mogą być uznani jako tacy synowie arcybiskupa Tokarczuka, no bo w Sejmie, marszałkiem w Sejmie jest Przemyślanym, wicemarszałkiem krakowianym, który też miał jakiś, był pod wpływem księdza arcybiskupa. I jak ksiądz profesor i pan uważacie, jak się przekłada wpływ księdza arcybiskupa na te współczesne elity, czy one, można powiedzieć, że były jakoś ukształtowane przez niego, czy z jakimś związek? Wkraczać poza ramy diecezji i przemysłu. Bo to było słowo i czyn, ale to była także modlitwa. Słowo, jest wiele świadectw czy relacji o tym, że biskup Ignacy Tokarczuk przejął w taki sposób, jak inny żaden biskup tego nie czynił. Ja mogę przeczytać fragment informacji Departamentu 4 SB MSW 24 luty 1977. To jest też w odniesieniu do Jacka Kuronia i dlaczego biskup Ignacy Tokarczuk wspierał KOR i wspierał to działanie. Tu jest mowa o jego wystąpieniu. Cytat, posłużył się katolicyzmem jako źródło inspiracji ideowej do walki politycznej. Oczywiście to nie jest trzeba przesiać. Rozumiem. Stwierdził, że podstawowym obowiązkiem katolików jest walka o sprawiedliwość społeczną, moralne oblicze narodu. Występowanie w obronie krzywdzonych, bitych robotników, którzy sami nie są w stanie wywalczyć sobie ludzkich, obywatelskich praw. Przeciwstawianie się deprawacji społeczeństwa, deptaniem praw, które władze same ustanowiły, w tym również konstytucji. Kierowanie się prawdą w życiu społecznym i ekonomicznym. Przeciwstawianie się karierowiczowstwu, partyjniactwu, pchaniu się na stanowiska bez przygotowania, bez wartości osobistych. Biskup Tokarczuk mocno akcentował, że katolik w życiu publicznym i politycznym nie może być bierny, jeśli nie chce być zdrajcą zasad chrześcijańskich. Podkreślał, że za prawdę trzeba płacić. Nie przejmować postawy konformistycznej, np. popierając władzę, udziałem w wyborach do Sejmu. Niesłuszne są według Tokarczuka poglądy, że chrześcijaństwo jest wolne od polityki. Kto tak twierdzi, nie rozumie istoty chrześcijaństwa. Proszę Państwa, kto otrzymuje ten dokument? Kania, Kowalczyk, Palimonka, Konkol, Stachura. Jest to rok 1977. Biskup Tokarczuk jest zapraszany do wielu miejsc,
Polsce. Jest duszpasterzem akademickim, duszpasterzem inteligencji, duszpasterzem młodzieży. W Krakowie według relacji dominikanów dwie osoby gromadziły kościół, sprawiały, że kościół był pełen. Karol Wojtyła, Ignacy Tokarczuk. Po śmierci Staszka Pyjasa biskup Tokarczuk głosił kazanie w Wyrzańsku u Bernardynów, z którym był bardzo mocno zaprzyjaźniony. Bernardyni, nawet jeśli uznamy, że przesadzają. On mówił wprost tam, że oczernia się Stanisława Pyjasa, że to jest niegodne, że to wcale nie było tak, że razem stoją władze komunistyczne. Bernardyni, nawet jeśli przesadzają, byli przekonani, że on tego kazania albo nie skończy, albo go aresztują zaraz po wyjściu. W Poznaniu, gdy miał kazanie, ojcowie dominikanie w końcu zapisali, że kościół był wypełniony pełnie. Ludzie potrzebowali prawdy. Biskup Ignacy Tokarczuk przełamywał barierę strachu, mówiąc prawdę. Nie patrząc niejednokrotnie na konsekwencje. A są też inne przypadki, na przykład z meldunków Służby Bezpieczeństwa, gdy w Rzeszowie, w parafii Chrystusa Króla, budowano jeden z nowych kościołów. Cała budowa była otoczona kordonem milicji. W momencie przyjechał biskup Tokarczuk, milicjanci się rozeszli. Biskup podszedł do księdza właśnie Włata Sondeja. Wspólnie z nim odprawił przeświętą. Ludzie się umocnili. Wyjechał. Pojechał potem na plebanię i podeszło do niego dwóch funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, którzy chcieli z nim porozmawiać i wpłynąć na jego postawę. Raport SB pisze, że nie chciał z nimi rozmawiać, kazał im odejść natychmiast. Więc to jest właśnie ta postawa i ludzie tego szukali. To jest postawa konsekwentna od roku 1966 do roku 1990. W 1989 roku w Przemyślu krążyło nawet, w to funkcjonariusze SB napisali, że głosuj, kto jest katolikiem, ten powinien głosować na Solidarność. A posiadanie informacji ze źródeł operacyjnych, że po spotkaniu z Rzeszami Solidarności ktoś powiedział, że zrobił wszystko, aby wygrali. Amen. Chciałbym się dowiedzieć. Tak, to jest ksiądz profesor? To było, bo pan tak doskonale odpowiedział na tą moją kwestię. Ale przygotowywanie się do tego. Ale bardzo ryzykowne wspominałem. Dobrze. Odpowiedź jest niewystarczająca, tak? Panowie coś dodadzą? Nie. Dobrze. To jeszcze? Jeszcze pan z przedostatniego rzędu, proszę. Zarówno do księdza profesora, jak i pana doktora. Ile zostało dzisiaj po tym wysiłku budowlanym, po tym, ile zostało tego dziedzictwa po Ignacym Tokarczuku w jego diecezji? A czy to jest kontynuowane przede wszystkim? Bo jednak te kościoły, które wybudował Masa, czy one są dzisiaj wypełnione ludźmi? A pewnie, na wyjechali. A teraz się trwamy. No, drugie pytanie, proszę bardzo. No tak, to jest rzeczywiście pytanie o dziedzictwo, o spuściznę, czy ona nie została jakoś spłycona. No, w ideach na pewno, pewnie w jakiejś mierze tak, nie zostało to wszystko wykorzystane. Tym bardziej, że dzisiejsza rzeczywistość jest trochę inna. Poza tym, no, zawsze to jest pewien kompleks u następcy, kompleks wielkości poprzednika, prawda? Kiedy przechodzi następca na dany urząd, a ma przed sobą silną osobowość, sam jeszcze się dopiero jeszcze nie zorientował, no to zawsze jest próba takiego minimalizowania zasług poprzednika. To grozi każdemu. W Przemyskiej Diecezji także jest takie zjawisko, czy było, dzisiaj już chyba ono dogasa, kiedy właściwie jakby arcybiskupa traktowano trochę z innej epoki, że to był archaiczny przykład, przypadek taki przy pracy, no dzisiaj to już jest inna rzeczywistość, trzeba się z tym inaczej zachować. Na szczęście ta postawa mija, ale no, zostaje mimo wszystko ta jego idea wierności zasadom, bezcenna, to jest ponadczasowe. Oczywiście te kościoły, pan tutaj pytał o kościoły. Kościoły są, one właściwie wszystkie ocalały i które wymagają gruntownego remontu. Były budowane pośpiesznie, bez fundamentu, bo to były adaptowane często jakieś budynki gospodarcze, jakieś stodoły, jakieś chlewnie, jakieś zajezdnie autobusowe. To wymaga remontu. No, ludzi jest ciągle jeszcze dużo w tych kościołach. Ta południowo-polska, południowo-wschodnia jest nadal taka bardzo, powiedzmy, powiedziałbym religijna i głęboko związana z wartościami religijnymi, kościołem katolickim także.
To wszystko istnieje. Oczywiście, że jest także potrzeba no, kultywowania tego w sensie utrwalania dziedzictwa biskupa. No, naturalnie, że jakieś powinny być pewnie święta, jego czci dedykowane, jakieś wspomnienia. No, w minionym roku, bieżącym roku dogadzającym, to był rok arcybiskupa Tokarczuka ogłoszony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Niestety niewiele się wydarzyło w tym roku wydarzeń. Tutaj kilka sesji takich okolicznościowych i to takich peryferyjnych, Przebysko, Sandomiersko, Stalowo-Wolsko, Rzeszowskich, jedna w Sejmie Rzeczypospolitej. To za mało jakby dla uczczenia takiej postaci o tej rangi, zważywszy, że był to bohater roku tego właśnie całego. Ciągle jest to jakaś postać taka trochę jakby no, niedoceniana, albo też celowo być może właśnie mocny czarów się użyć słów, to pan doktor się wypowie dosłownie, żeby był tutaj asekurowany wobec pewnych zasad. Ale trzeba jednak być pewnym, że ta myśl, ta idea biskupa Tokarczuka jest żywa, zwłaszcza w środowisku przemyskiej diecezji. U księży starszego pokolenia, no mojego jeszcze też, nie jestem jeszcze starszy, mam wrażenie, ale no, jeszcze byłem święcony przez biskupa Tokarczuka i byłem w jego środowisku przez kilkanaście lat obecny. Wszyscy go cenią, szanują ogromnie. No gorzej jest z takim utrwalaniem pamięci w sposób jakiś no, głębszy, bo to wymaga zaangażowania, środków, a także porzucenia pewnych stereotypów, wyzbycia się przekonania, że on komuś zagraża, czy pamięć o nim komuś zagraża. To jest absurd zupełny, a przeciwnie, kontynuowanie jego dziedzictwa i pamięci o nim no, jednak świadczyłoby najlepiej o następcach i o współczesnych także no, hierarchii Kościele i także o ludziach świeckich, cywilnych. Tak, pan doktor, a potem jeszcze Maciej Wojciechowski i będziemy kończyć. Pragnę powiedzieć, że wśród świeckich oczywiście arcybiskup Ignacy Tokarczuk jest osobą żywą i w wielu miejscach można się spotkać z tym, że ludzie o nim pamiętają, bardzo ciepło go wspominają. Przypominam o tym, że biskup Ignacy Tokarczuk tworzył Kościół żywy. Zasada była następująca. Władze komunistyczne się nie zgadzają na tę budowę Kościoła. Danej wspólnocie ten Kościół jest potrzebny. Wiele trudności ludzie wierni we współpracy z biskupem pokonywali, aby ta świątynia powstała. Ale biskup mówił w sposób następujący. Niektórzy może stwierdzą, że to było brutalne, że to księży. Daje księdzu 2000 dusz, a zresztą ksiądz sobie poradzi. I rzeczywiście bardzo tych budowniczych kościołów, kapłanów wspierał na różne sposoby. Ale też uważał, że wspólnota buduje taki kościół, na jaki w danym momencie jest ją stać. Gdy okrzepnie, wzmocni się, wybuduje inny. I tak w wielu przypadkach też było. Ale też wiele osób pamięta słowa, które biskup do nich kierował. A mówił, prawda, jaka władza daje pozwolenie na budowę kościoła. Kościół buduje Pan Bóg i ludzie mu wierzą. Ja wam daję pozwolenie na budowę kościoła. I proszę sobie wyobrazić, że świeccy pamiętają jeszcze inne historie. Sytuacje takie, gdy przyjeżdżali do biskupa i biskup im właśnie wręczał pieniądze na budowę kościoła. Dlatego ta pamięć wśród osób świeckich jest bardzo żywa i czasami jesteśmy jej świadkami no, w bardzo niewielkich miejscowościach, gdzie biskup przyjechał. Zresztą biskup nie robił rozróżnienia, czy przyjeżdża do wielkiego miasta, czy przyjeżdża do małej miejscowości, gdzie się czyta jego kazania, zwracał się do ludzi w sposób niejednokrotnie bezpośredni, dziękując im. Są na przykład takie kazania, gdy mówi, że nie będę wymieniał wszystkich osób z nazwiska, które przyczyniły się do powstania tej kaplicy. No bo są tutaj panowie, którzy to rejestrują. Ale dziękował im także we własnym imieniu. Myślę, że ten sposób taki bezpośredni zwracania się do nich, ale zrozumienia także ich sytuacji wynikał choćby nawet z jego pochodzenia, którego nigdy się nie wyparł, któremu nigdy nie zaprzeczył. Myślę, że to dziedzictwo jest materialne, ale jest także intelektualne. No myślę, że trudno sobie wyobrazić obecną diecezję rzeszowską, część przemyską i część sandomierską bez tych świątyń wybudowanych w okresie pontyfikatu biskupa Ignacego Tokarczuka. Myślę, że po 1990 roku tych kościołów kościoły nie zostałyby wybudowane. Ale to jest także to wielkie dziedzictwo intelektualne. Postawa
biskupa Ignacego Tokarczuka, także te wspomnienia czy dzienniki, słowa, które do nas kierował. Ja tylko przypomnę, że jedno z najsłynniejszych kazań to jest kazanie na Jasnej Górze z 5 września 1982 roku, gdzie on oczywiście upomina się, występuje w imieniu narodu, w imieniu episkopatu, niektórzy mówią, że ratuje honor episkopatu Polski. Gdy on żąda od władzy, aby powróciła do dialogu ze społeczeństwem, aby uwolniła wszystkich aresztowanych, zaprzestała represji, ale także inicjuje wielką akcję, można powiedzieć, że miłosierdzie, akcję Wieś Miasto, Miasto Wsi, akcję pomocową polegającą na tym, że mieszkańcy wsi pomagają rodzinom robotniczym, między innymi ofiarom, rodzinom ofiar z kopalni Wujek, a także działaczom Nowej Huty, przesyłając tutaj żywność, jabłka, jajka itp., itp. Ale co to mówi tam? Mówi tam też kilka innych bardzo ważnych zdań. Pierwsze, że panem historii jest Pan Bóg, a drugi, że najważniejszy jest człowiek. Myślę, że to jest właśnie biskup Ignacy Tokarczuk, tak jak powiedział jego świeszczeniec Antoni Tokarczuk, że on umiał łączyć niebo z ziemią, miał taki realistyczny sposób patrzenia na niektóre sprawy. Dziękuję bardzo. O, widzę, że jest to ja mam takie pytanie, jak panowie widzicie rolę biskupa, arcybiskupa Ignacego Tokarczuka w kształtowaniu tego oblicza Podkarpacia, czy tej diecezji przemyskiej, bo ja usłyszałem od księdza arcybiskupa takie zdanie, które otworzyło mi oczy na pewien jakby aspekt, kiedy on mówił o tym, że w kontekście budowy tych świątyń i integrowania tego środowiska, że ta jego diecezja składała się z, no, z miejsc, które były no, poszarpane, takie wojna, prawda, zmieniła zarówno skład ludnościowy tych terenów. No, przypominam sobie, jak dla mnie było zaskoczeniem, jak się dowiedziałem, że lutowiska były najgęściej zaludnioną gminą w II Rzeczpospolitej, a teraz są najrzadziej zaludnioną gminą, prawda? No, te ruchy ludnościowe i ten skład ludności według księdza arcybiskupa były, no, stan był bardzo taki opłakany. Jak panowie widzicie rolę arcybiskupa w kształtowaniu tego oblicza w Podkarpaciu? To poproszę o zwięzłe odpowiedzi, jeśli chcemy jeszcze pana doktora. Jeszcze pani doktora. Pani doktora, znaczy, tak? Pan się wycofuje? Nie ma pan się wycofuje. No to jeszcze krótkie odpowiedzi pani doktora Kaczyn. Demografia oczywiście zmieniła się po II wojnie światowej, ale nie było tak źle, jakby się wydawać mogło, bo sam biskup Tokarczuk pisze w swoich wspomnieniach, że kiedy objął diecezję Przemysłu w latach 60., to w zasadzie diecezja była dobrze i solidnie zabezpieczona. Nie było jakichś braków, luk, jakiejś dezorganizacji, dekompozycji. Oczywiście, że były te przesunięcia ludności. No, biskup Tokarczuk nie był w stanie zapewnić demograficznie mieszkań na przykład, prawda? Kiedyś na takim spotkaniu księży w Bieszczadach księża narzekali, że jest bardzo mało ludzi, że jest, ludzie się przesuwa, ucieka do miast. I wtedy biskup wyraził się tak dość komicznie, no wobec tego księża, no bierzcie się do roboty. Biskup uznali, że jakaś jest dyspensa od celibatu w takim razie, skoro trzeba populację pomnożyć, prawda? No, oczywiście nie dało się tego zmienić, bo te procesy były niezależne od woli biskupa, ale bezsprzecznie, no, trzeba powiedzieć, że jego rola polegała na tym integrowaniu środowisk, które też nie były tak straszliwie zranione przez wojnę, poza tym, że były przemieszczone, no, grupy ludności ukraińskiej na północ, albo też do Rosji sowieckiej, na Ukrainę sowiecką, bo tam się nie dało niczego nowego zrobić, zaludnić tej miejscowości, ale jego rola polegała na tym, no, na tej trosce o upodmiotowienie społeczności lokalnej, to znaczy pokazanie im, że oni mają czym się zajmować. Jego wielką rolą była także troska o to, żeby na przykład kapituły, które reaktywował w Jarosławiu czy w Brzozowie, żeby zajęły się kulturotwórczą rolą, typu katalogowanie, inwentaryzacja zabytków sakralnych, inspirowanie kultury religijnej, albo
bo też lokalnej kultury, typu pieśni, tańce, wyroby rzemieślnicze, żeby ta ludność no, zajmowała się kultowaniem tradycji kulturowych przedwojennych, starych, dawnych, które potem były przez komunizm jakby deprecjonowane. To także była wielka rola jego i wielkie zadanie, by się nie wstydzić kultury, przeszłości, lokalnych zwyczajów, żeby je pokazywać światu i właściwie jako pokazywać jako wartość. No, poza tym jego rola no, w tym przełamywaniu bariery strachu, który tu pan już wspomniał, także była bezcenna. Ci ludzie zobaczyli, że oni są podmiotem, a nie komunizm, nie władze lokalne, nie decydenci, tylko oni mają wywalczyć i robili to skutecznie zresztą dla siebie prawo obywatelstwa i prawo pracy i życia godnie, zgodnie z własnymi normami. Ja pozwolę sobie jeszcze na zakończenie pytanie, właściwie taką refleksję. Wszyscy panowie, ksiądz, panowie mówili, że biskup Tokarczuk był takim biskupem danym, przykrojonym na te czasy komunizmu i rzeczywiście on w tych czasach się spełniał, pełnił istotną rolę. Ale też wiele z tych wypowiedzi, czy wiele materiałów opublikowanych świadczy o tym, że on też wyprzedził swoje czasy, właśnie choćby poprzez tą otwartość na świeckie, która w tamtym czasie nie była przecież powszechna. Więc moje pytanie będzie takie, czy to właśnie nie jest tak, że biskup Tokarczuk był taką osobą wyprzedzającą swoje czasy, a może postacią po prostu uniwersalną, która do każdych czasów jak wiele innych wybitnych postaci. Dziękuję bardzo. Kto odbiera? Panie Karolinie? Odpowiada doktor i poszło, tak? Myślę tak, na pewno się wyróżniał wśród episkopatu polskiego. Można tworzyć ten katalog cech, które miał. Była mowa o tym, że uważał, że komunizm upadnie i to się spełniło. Niewiele osób wierzyło, że te jego słowa mają jakikolwiek sens. Był rzeczywiście wielkim entuzjastą Soboru Watykańskiego II. Był człowiekiem, który umiał współpracować ze świeckimi. Był dla nich takim drogowskazem, symbolem. Myślę, że nikt odpowiedział w sposób wyczerpujący na bolączki ówczesnej chwili, czy ówczesnych dziesięcioleci. W niektórych aspektach myślę, że rzeczywiście można mówić o tym, żeby swoją wizją, tą jednoznacznością, bezpośredniością wyprzedzał swoją epokę i myślę, że dlatego bardzo wiele mu zawdzięczamy. Tylko taka postawa to sprawia, że niejednokrotnie bywał, spotykał się z brakiem zrozumienia. Myślę, że warto też wspomnieć o takiej profetycznej roli jego osoby w tym środowisku, nie tylko lokalnym, ale polskim. Wiele osób no, patrzyło z zażenowaniem na jego wywody o właśnie upadku komunizmu. Miał taki ulubiony zwrot, że komunizm tak zniknie nagle, jak na wiosnę śnieg spływający do kanałów. To powtarzał z upodobaniem na każdym kazaniu na Boże Ciało w Przemyślu. Oczywiście ubeków, którzy stali obok, jak bywali go. No, to były dosadne słowa i wszystkie te jego przepowiednie takie, tego typu, no, były przyjmowane trochę z takim lekkim uśmiechem zażanowania, że cóż, myślę, jakieś takie fantasmagorie tutaj próbuje nam wtłoczyć. Tymczasem wszystkie te jego przepowiednie co do kształtu przyszłości, co do rzeczywistości się spełniły. To jest bezcenny jakiś dar, przyrodzony także prawdopodobnie blisko Tokarczuka. Natomiast ta promocja laikatu oczywiście jest bezcenna i myślę, że on nawet w Przemyślu trochę się jakby dusił, w tym sensie, że ten laikat był ciągle konserwatywny. On sam narzekał, że kiedy objął diecezję przemyską, to księża nie mieli w sobie inwencji. Taki był wtedy model jednak. To był biskup, nakazywał i księża szli do akcji, prawda? Biskupowi Tokarczukowi brakowało oddolnej inwencji ludzi, także księży, żeby on inspiruje, ale oni wymyślają metody, środki i działanie. Tutaj chyba jakoś może się nawet, myślę, że nie spełnił w tym sensie, że nie było takiego zapotrzebowania na taką akcję
ożywiania laikami. No, tych środowisk takich dużych, miejskich było kilka zaledwie. No, Przemyśl, może nawet drugorzędny, ale Rzeszów, Stalowa Wola, Tarnobrzeg, Krosno, Sano, małe miasteczka. Gdyby był na przykład w Warszawie czy w Krakowie, tutaj miałby chyba większe pole działania i ta inteligencja i ludzie byliby bardziej dowartościowani. No, nam jako duchownym brakowało z kolei tej otwartości na księży. To nie znaczy, że on był wrogiem księży, czy księży lekceważył, tylko że preferował jednak laika. Być może wierząc, że ci świeccy mają większą siłę rażenia, no bo oni byli większością na parafiach, prawda, nie duchowni. Czasem były takie zabawne sytuacje, kiedy na wizytacji witał biskupa ksiądz, proboszcz w drzwiach kościoła z pacyfikałem, z krzyżem. Biskup Tokarczuk całował ten krzyż, wysłuchał przywitania, odsuwał proboszcza na bok i wpadał w objęcia wójta albo sołtysa. I tam się wycałowywali przez kwadrat, prawda? Trochę takie to było manifestacyjne, szczere niezwykle, ale no, brakowało takie trochę równowagi jakiejś emocjonalnej w tym wszystkim, prawda? Na pewno ta preferencja laikatu była widoczna. No, wiele osób go wykorzystywało. Była taka grupa też laików w języku przemyskim, którzy no, czerpali garściami pieniądze od biskupa Tokarczuka na jakieś takie peryferyjne publikacje różnej wartości, często miernej. Ale biskup był tutaj bez hamulców. Trzeba pomagać, trzeba dawać, trzeba inspirować, trzeba popierać takie ruchy wydawnicze. Ci ludzie, o których mówię, nie wymieniając nazwisk, bo niektórzy nas je znają, te osoby, no bez żenady korzystali z tej łaskawości biskupa, no czerpiąc garściami pieniądze. Natomiast to, co powiedział pan doktor, było także fascynujące, to ofiarowywanie pieniędzy bez liczenia, bez takiego aptekarskiego patrzenia na potrzeby budowy kościołów. Sam byłem świadkiem, jako jego sekretarz, kiedy przyszedł jakiś ksiądz mówiący, że potrzebuje pieniędzy na zakup blachy, on otwierał szufladę biurka, w którym miał mnóstwo takich jakichś tam ofiar złożonych w kopertach i mogą mu garściami te pieniądze kładąc mu przed oczy. Proszę bardzo, wziąć to, co mam, a potem ksiądz dostanie resztę. No, to było fascynujące, bo on nie liczył się z groszem, ten grosz nie był jego, dostawał to jako dary i te dary wracały do ludzi, od ludzi przez niego do ludzi. To wyjątkowe myślenie takie bardzo, bardzo klasyczne. A propos jeszcze tego laikatu, są zachowane takie, powiedzmy, dowody nadania, kiedy on wysyła Piotrowskiemu w więzieniu, zabójcy Popiełuszki, pieniądze, o które Piotrowski go prosi. Piotrowski, tak. To już było potem w więzieniu siedzi Piotrowski, prosi go żonce właściwie na coś mu tam brakuje. I Tokarczuk wysyła mu pieniądze przez kurię, nie sam osobiście, ale każe kanclerzowi wysłać pieniądze, jakąś taką kwotę, powiedzmy, średnią, nie za wysoką, dając mu, spełniając jego życzenie, jego prośbę. Bardzo dobrze zrobił. I oczywiście nigdy ci pieniądze nie oddał. Bardzo mądre posunięcie. Tak, ale to też pokazuje klasę człowieka, prawda? Tak? Który nie patrzył na to, ile doznał od niego krzywdy. Przecież on go oskarżał o współpracę z Niemcami, z faszystami, z UPA, prawda, z kimkolwiek. No, on tutaj nie miał granicy. Jest w potrzebie gość, no, oczywiście, niech się naradza. Tym, że jest księdzem. Tak, no tej wrażliwości ogromnej na biedę człowieka, który był nie, też nie, nie myślenie po prostu państwa, rządu, laików, tylko coś innego duchownie. To jest wyjątkowe i chyba tak. Myślę, że to także cecha biskupa Tokarczuka godna zauważenia. Państwa, musimy kończyć, bo prawda, myślę. Dzisiaj wystąpili ksiądz profesor Józef Wołczański. Pan doktor Mariusz Krzysztofiński. Nagrywało nas, rejestrowało i transmitowało Niepoprawne Radio Józef Wieczorek. Ja się nazywałem Roman Graczek. Dziękuję bardzo.